Witam widzów bardzo serdecznie, jesteśmy już na żywo. Jest ze mną profesor Robert Gwiazdowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dobry. I pan doktor Jan Zygmuntowski. Dzień dobry. Jeszcze ze dwa lata poczekamy na tego doktora. A, jeszcze czekamy, dobra, przepraszam. Witam. Przepraszam, o, pan Zygmuntowski. A ja już napisałem na Facebooku, że z profesorem Zygmuntowskim będę rozmawiał. No, no to jest niesamowita zdolność prognostyczna pana profesora właśnie. No, miejmy nadzieję. Tak, debata między panami z tego, co wiem, już miała miejsce. Dzisiaj jest swego rodzaju powtórka po latach. Będziemy rozmawiać o kryzysie związanym z COVID-em, o gospodarce. No i bez zbędnego chyba przedłużania możemy zaczynać. Moje pierwsze pytanie jest takie, że rok temu panowie mieliście różne prognozy co do tego, jak będzie wyglądała gospodarka przez lockdowny, przez wirusa. I jest takie, czy możecie przypomnieć widowni, jakie te prognozy były i czy one się sprawdziły po prostu? Panie Robercie. No, moja prognoza się sprawdziła, dlatego że ja nic nie prognozowałem. Ja powiedziałem, że to nie jest kwestia dla prawników, ekonomistów, analityków, bo wszystko zależy od wirusa. Po pierwsze, czyli tu bardziej powinni być przydatni lekarze, tak, wirusolodzy, no i oczywiście politycy, bo wszystko zależy od tego, co się będzie działo z wirusem i po drugie od tego, jakie decyzje będą podejmowali politycy. Co do decyzji podejmowanych przez polityków też się nie pomyliłem, wiadomo było, że one będą głupie, no i były. Natomiast to nie jest tak, że rok temu mieliśmy już kryzys. Mieliśmy dopiero zapowiedź kryzysu. W zasadzie dzisiaj trudno jeszcze mówić o kryzysie, tak? Mamy kryzys demograficzny z uwagi na nadprogramowe zgony, które się pogłębia. Mamy zapowiedź tego, że nie wiadomo, co będzie w przyszłości. W dalszym ciągu nie wiadomo, co będzie w przyszłości. No i tak się ujmuje sprawę, to łatwo jest prognozować. Bo generalnie rzecz biorąc, ja ciągle powtarzam, że prognozowanie jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. Jasne, rozumiem. Panie Janie. Jasne, to ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że pan Robert jednak pewne rzeczy prognozował i bardzo chętnie się do nich odniosę, czy może przewidywał, co należy zrobić. Więc żeby podgrzać trochę atmosferę, też je postaram się przypomnieć. Natomiast zaczynając od tego, co my mówiliśmy, jeszcze jako prezes Instratu, jak tylko zaczął się pierwszy lockdown, no mieliśmy poczucie, że wydarzy się coś przełomowego. Pierwsze prognozy, nie wiem, Banku Światowego, OECD mówiły o spowolnieniu tempa wzrostu. Więc w ogóle było dalej takie naiwne myślenie, że będziemy utrzymywali jakiś wzrost. Kraje takie jak Włochy, które już zmagały się wtedy naprawdę z załamaniem całej branży turystycznej, miały wzrost gdzieś tam zbijany do zera, tak? czy oscylujący wokół zera. Myśmy od razu powiedzieli, że konieczne są duże działania pomocowe, że obok postojowego trzeba przede wszystkim ratować pracowników, zagwarantować niemal nielimitowane finansowanie służbie zdrowia, ochronie zdrowia. No i że wielkość takiego pakietu, jeśli chcemy wziąć pod uwagę, ile osób jest na samozatrudnieniu, na śmieciówkach, to jest łącznie 3 miliony pracowników, czy wówczas było, skalę jednak tych zwolnień, zanim tarcze weszły, jeśli spojrzymy na to załamanie, które prognozowaliśmy, pod koniec marca w wywiadzie dla OKO.press powiedzieliśmy szacunkową liczbę, że naszym zdaniem powinno się uruchomić pakiet pomocowy, pakiet fiskalny o wysokości około 10% PKB, czyli jakieś 250 miliardów złotych, bo tyle dokładnie zostało nam do konstytucyjnego limitu zadłużenia. Jest nam bardzo miło, że rządzący, mimo że reprezentują zupełnie inną opcję ideową, no posłuchali prognoz młodych ekonomistów i dokładnie taki pakiet uruchomili, chociaż nie obyło się to bez jakichś tam problemów, bo na początku w pierwszej tarczy trochę było luzowania ilościowego NBP-u, trochę było w przesunięciach i odroczeniach podatków, część była z drenowania funduszu świadczeń pracowniczych, więc na początku to się nie zapowiadało tak różowo, dopiero w te kolejne tarcze no jakby zwiększyły też przez te emisje obligacji PFR-u lub BGK-u. Natomiast żeby podkręcić właśnie atmosferę, chciałem tylko przypomnieć, że
Czy specjalnie spojrzałem sobie właśnie też, co pan mówił właśnie rok temu, w marcu, w kwietniu, szczególnie Business Insiderowi, no i na przykład właśnie padły tam takie frazy, że ten polski program płynnościowy przypomina program Fedu i EBC z 2008 roku, no jednak mieliśmy fundamentalną różnicę, tak, ponieważ wówczas nie było emisji nowych obligacji, oczywiście zadłużenie do PKB wzrosło, ale głównie przez to, że polityka austerity no doprowadziła do spowolnienia tempa PKB, co odbija się automatycznie negatywnie na zadłużeniu. Tutaj mieliśmy jednak sytuację, gdzie rzeczywiście kraje strefy euro i nie tylko, praktycznie wszystkie kraje świata emitowały obligacje. Te obligacje przy minimalnej rentowności, czasami nawet ujemnej rentowności, znajdowały nabywców, a co ciekawe, z drugiej strony polski program płynnościowy, luzowania ilościowego zapoczątkowany przez NBEP nie znajdował nabywców, w sensie banki kupowały obligacje i wcale nie chciały gotówki. W kolejnych tych mechanizmach aukcyjnych one nie chciały gotówki, nie chciały wcale NBP-owi odsprzedawać tych obligacji, co oczywiście tutaj pan jako wybitny prawnik wie, że głównie z powodu podatku bankowego. Natomiast rzeczywiście to luzowanie ilościowe miało i ta reakcja miała zupełnie inny charakter. Więc chciałbym od razu jednak pochwalić część tego, co pan rekomendował wówczas. Przede wszystkim te rekomendacje stricte no prawnicze, czyli właśnie chociażby łączne rozliczanie wyników spółek za 2019-2020, rozsądne, fajne, proste. Natomiast no tam, gdzie mam wrażenie, że mówiliśmy chociażby, że trzeba obniżać VAT, żeby zmniejszyć inflację, to ja bym zapytał, jaka była inflacja w marcu 2020 roku? Ledwo ponad 4%, później nawet spadła do 3%. Więc rzeczywiście jakby ta krytyka dogmatów popytowych, krytyka Keynesa, mam wrażenie, że tu trochę się rozjechały jednak nasze prognozy i rekomendacje. To ja może skomentuję. Otóż ja wtedy też powiedziałem, że mamy sytuację nadzwyczajną, bo to jest sytuacja wojenna. Różnica polega na tym, że nie mamy ludzików zielonych, tak jak mieli Ukraińcy w Donbasie, tylko mamy takiego czerwonego ludzika z długą nóżką, co wiadomo z biologii będzie łatwo mutował, no i musimy się przed nim jakoś bronić. I w takiej sytuacji dodruk pieniędzy, bo ja to nazywam dodrukiem, czy to jest w takiej formie, czy w innej, to jest zwiększenie podaży pieniądza, jest potrzebne. No bo jeżeli przedsiębiorcom zabraniamy prowadzić biznes, to zabraniamy również pracownikom pracować. I w takiej sytuacji to państwo musi wziąć na siebie sfinansowanie tego. I zawsze jak była wojna, to państwo znajdowało jakieś rozwiązanie. Jak był standard złota, to w czasie wojny pojawiał się przeważnie pieniądz papierowy wyemitowany przez państwo. No, dzisiaj co prawda prezes Glapiński mówi, że on jednak chce drukować papierki. Odchodzimy generalnie rzecz biorąc do pieniądza zapisywanego na dyskach komputerów, ale tym bardziej taki pieniądz właśnie w takiej sytuacji może się przydać. Młodych ekonomistów krytykowałem głównie z tego powodu, że oni by chcieli, żeby zwiększać tę podaż pieniądza i to zadłużenie od tak. Bo przecież państwo zaczęliście z tym pomysłem jeszcze przed COVID-em. W związku z tym ja was krytykowałem trochę z rozpędu. Natomiast w sytuacji takiej niepewności, jaka zaistniała w momencie, gdy okazało się, że wszyscy panikują, że nie wiemy, co to za wirus, nie wiemy, jak będzie mutował, w zasadzie nie wiemy, czy on naprawdę od tego nietoperza jest, czy może od zupełnie czegoś innego, tak? Na całym świecie politycy wariują, w związku powyższym prawdopodobnie od swoich służb się być może dowiedzieli czegoś niepokojącego, a przynajmniej dowiedzieli się, że te służby nie wiedzą, co się dzieje z tym wirusem i jak to może być. No, trzeba było podejmować kroki nadzwyczajne. Tak. To ja przepraszam, zanim Jakubie kolejne pytanie wrzucisz, tylko krótko chciałbym się odnieść do, myślę, jednej kwestii, która jest bardzo ciekawa, to znaczy też w tych wywiadach, które czytałem i w tych zresztą takich punktach widzenia, że tak powiem, zwróciłem dużą uwagę i słusznie, że zauważa pan jakby tą blokadę strony
podażowej i rzeczywiście to było unikalne i zupełnie inne niż 2008 rok i bardziej przypominające gospodarkę wojenną, tak, gdzie w gospodarce wojennej no, zatrzymuje się podaż pewnych produktów, bo te same moce produkcyjne i po prostu hale przystosowuje się na przykład do produkcji czy nie wiem, jakichś tam artykułów spożywczych na front, czy amunicji, więc to było w pewnym sensie podobne. Natomiast to nie jest tak, że jednocześnie nie był to właśnie kryzys popytowy, bo i o to się najbardziej baliśmy, stąd była stąd były nasze rekomendacje i dalej mamy wrażenie, że no nie do końca te tarcze były dobrze pomyślane, bo to zaraz dokończę, ale że najważniejsze jest to, żeby wspierać przede wszystkim tych, którzy, przede wszystkim gospodarstwa domowe, które jak pan sam zauważył, same zapożyczają się na dużo gorszych warunkach. Historycznie, chociażby w 2008 roku Steve Kinn na przykład pokazał, że to dług prywatny doprowadził do kryzysu, więc moglibyśmy mieć jeszcze gorszą spiralę kryzysu, gdyby gospodarstwa domowe za już istniejące kredyty, już istniejące umowy, tak, czyli hipoteka, czyli samochód, jakieś drobne rzeczy w jednoosobowej działalności, pralka, lodówka, telewizor, tego typu rzeczy, no gdyby tutaj okazało się, że muszą się zadłużać nagle nowym długiem, żeby spłacić stare długi, więc to jednocześnie mieliśmy problem rzeczywiście podażowy i on pewnie wpłynął na dostępność jakichś produktów, pamiętamy wszyscy oczywiście papier toaletowy, tak, makarony na początku, ale ta strona popytowa też była bardzo ważna i tu pojawiła się zdecydowanie krytyka z naszej strony rządu, my jednak chcieliśmy przede wszystkim no, wsparcia pracowników, osób, które tracą pracę, to zresztą u pana też widziałem w rekomendacjach, więc zdziwiło mnie, że mamy dużo, dużo punktów wspólnych, często pragmatycznie, chociaż teoretycznie często jest jakiś rozjazd, no a w tarcze jednak wiązały pracownika z pracodawcą, w sensie mówiły, że wypłata jest przez pracodawcę. I ja sam znam dużo takich przypadków, rozmawiając ze związkami czy z pracownikami, gdzie do ludzi nigdy te pieniądze na końcu nie trafiały, tak? Bo do rozliczenia jest jeszcze rok, to się wtedy zamartwimy, jak to rozliczymy, a dzisiaj już sobie pan prezes wypłaci. A widzę, że mówisz, możemy, dobra, to już się zamykam. Jasne. No ja tak myślę, że może te powiedzmy prognozy czy przewidywania pragmatycznie podobne, bo są pewne prawdy jakby, no może, że niektóre rzeczy po prostu pragmatycznie już niezależnie od ideologii wychodzą tak samo. Drugie moje pytanie to jest, czy no NBP prowadzi teraz politykę niskich stóp procentowych, tak? I czy ona służy polskiej gospodarce, czy raczej niekoniecznie? Janie, może teraz ty zaczniesz. Ja tu paradoksalnie będę miał chyba dużo krótszą wypowiedź i dużo, dużo silniejszy się czuję po stronie fiskalnej niż stricte monetarnej, czy tej związanej ze stopami, bo widzę podstawowy problem, który jest dosyć jasny, tak, czyli w sytuacji, w której stopy są bardzo niskie, posiadacze oszczędności, szczególnie jeśli mamy jakiś nawis oszczędnościowy bardzo duży wśród najbogatszych grup gdzieś tam dochodowych i majątkowych, no te oszczędności są wtedy lokowane najczęściej w różnego rodzaju aktywach. I to jest pół biedy, jeśli to są aktywa typu złoto, typu kryptowaluty, czy obrazy, to jakby to jest ok. Natomiast są takie kategorie aktywów, które powinny na rynku być traktowane właśnie nierynkowo, w sensie nie mogą być aktywami inwestycyjnymi, ponieważ mają jeszcze funkcję poza byciem aktywem inwestycyjnym, czyli mają funkcję taką jak mieszkanie, tak? Funkcję mieszkalną, która jest niezbędna populacji w ogóle do życia. I ten problem już mieliśmy wcześniej, więc on nie jest stricte przez kryzys spowodowany, tak? Tu powiedzmy z mojego poletka, czyli gospodarki cyfrowej, rozplenienie się takich form krótkoterminowego wynajmu jak Airbnb czy Booking no doprowadziło w dużej mierze do tego, że ludziom przestało się opłacać wynajmować na długi termin, bo po prostu nie ma takich fajnych zwrotów, a lepiej jest na krótki termin dla turystów. No więc oczywiście ten problem zniknął w trakcie razem ze spadkiem turystyki. Co? Zniknął razem z turystami. Tak, zniknął, no dokładnie. No, a pojawił się inny, tak? W sensie ten rynek dalej jest niesiony tą oszczędnościową trochę tutaj piramidą, natomiast sądzę, że to nie jest problem
niskich stóp procentowych samych w sobie, bo to jest ogólnie raczej lepsze, że one są niskie w sytuacji, kiedy desperacko różne firmy i gospodarstwa domowe mogą potrzebować naprawdę taniego pieniądza, ponieważ mają też stare zobowiązania do spłaty. I to jest duży problem. Natomiast sądzę po prostu, że jednocześnie, jeśli tak długo trzymamy tak niskie stopy procentowe, być może w ogóle stopy procentowe zawsze powinny być niskie, bo być może taka jest prawdziwa cena pieniądza w jakiejś nowoczesnej gospodarce, gdzie pieniądz kreujemy w trochę inny sposób. I to jest normalne dla gospodarki z pieniądzem fiducjarnym, że cena pieniądza jest równa zero. Zamiast na IRU moglibyśmy mieć jakąś natural rate i tak dalej. Natomiast sądzę po prostu, że wtedy powinniśmy patrzeć na sektory, w których powoduje to, konkretne sektory, w których powoduje to bardzo duże te zaburzenia rynku, i tam bardzo ostro interweniować. Tymczasem mamy sytuację, w której z jednej strony luzujemy, a z drugiej strony tam, gdzie widzimy, że doprowadza to do braku jakiegoś balansu, stwierdzamy, dobra, nieważne, rynek na pewno sobie jakoś to ogarnie i poradzi, no i kończy to dramatami ludzkimi. Tak, w dobie takiej niepewności, z jaką mieliśmy do czynienia, tani pieniądz był gospodarce potrzebny. Natomiast co do takiego ujęcia szerszego, dlaczego pieniądz miałby być drogi, skoro jego drukuje się za darmo w zasadzie? No bo kiedyś to złoto to trzeba było wykopać, trochę tam nakarmić tych kopaczy w tej kopalni, przewieźć, przetopić i tak dalej, i tak dalej. Mało go było generalnie rzecz biorąc, bo to 7 czy 9 basenów olimpijskich przez całą swoją historię ludzkość tego złota z ziemi wykopała. No zasób jest ograniczony na pewno. Natomiast pieniądz fiducjarny, zasób pieniądza fiducjarnego jest nieograniczony. Więc w czasie takiego kryzysu, jaki się nam zdarzył, nieprzewidywalnego, to dobrze, że te stopy procentowe są niskie. Natomiast co do inwestowania, na przykład mieszkania. No więc jak ja patrzę na klientów, którzy inwestują, to nie są ci klienci, którzy wyjęli te pieniądze z banku albo z bieliźniarki i poszli kupili mieszkanie na wynajem. Tak. W Warszawie fundusze inwestycyjne kupują hurtem, jak leci, całe budynki. No i skąd oni mają te pieniądze? No oni to są właśnie ci, którzy mają łatwy dostęp do tego łatwego pieniądza drukowanego przez, ja cały czas używam tego określenia, drukowane, bo to nie ma znaczenia, czy to jest dodrukowane, czy wykreowane w systemie bankowości prywatnej na podstawie wcześniejszych kredytów, czy to jest kup obligacji, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy. Mając dostęp do tego łatwego pieniądza, jaki oni mają wybór? No nie bardzo wiedzą, w co zainwestować, bo ta gospodarka nie wiadomo, co będzie robiła, bo nie wiadomo, czy będzie stała, czy ruszy, czy nie będzie ruszała. No to trzeba to jakoś zainwestować w cokolwiek. To złoto, ten bitcoin zwariowany na przykład, nie wiem, wino jest bardzo dobrą inwestycją, zwłaszcza, że jak ktoś lubi, tak? Bo to najwyżej sam wypije, jak ceny spadną. No i mieszkania. Dlaczego? Bo Pan Bóg nie robi więcej ziemi, czyli generalnie rzecz biorąc w ogóle nieruchomości. I dlatego na rynku nieruchomości pojawiły się te pieniądze znikąd, czyli ja je nazywam pieniędzmi z drukarni, i dlatego ceny tych nieruchomości wyskoczyły w górę. Notabene tak samo było w 2005 roku, kiedy stopy procentowe zjechały, no i ten pieniądz przestał być wart tyle, ile był wart wcześniej, i trzeba go było wymienić na konkretne aktywa. I wymieniano je właśnie na nieruchomości, bo ludzie muszą mieć gdzie mieszkać, to jeśli chodzi o mieszkaniówkę. Nawet mniej gdzie pracować, bo dzisiaj już wiemy, że można pracować zdalnie, natomiast mieszkać muszą gdzie. To ja znowu może mały ad vocem. Oczywiście. Ciekawych wątków się tutaj pojawiło. To jest na pewno prawda, że no większość mieszkań, w ogóle w Polsce 3/4 mieszkań jest kupowanych za gotówkę. To nie są żadne hipoteki.
To nie są nasze lokalne rodziny, które fugazi. To są duże fundusze, tak jak pan powiedział, i to są bogaci, często inwestorzy, fliperzy, tak, którzy po prostu z rąk do rąk przechodzi to mieszkanie, czasami bez zastanowienia się, u kogo wyląduje na końcu. Tak długo jak rośnie wartość, wszystko jest okej. Problem jest trochę taki, że jeżeli podwyższymy stopy procentowe, to podwyższamy je, przynajmniej w tym momencie, podwyższamy je dla całego rynku i dla wszystkich. Więc jeśli je podwyższymy, a mamy powiedzmy innowatora, który jest w stanie wykreować jakby nowy projekt, tak, który osiągnie rentowność na poziomie, dajmy na to, 1,5%, no to jemu nigdy się nie opłaci wziąć, jeżeli bazowa stopa będzie 2%. Więc niestety, ale mamy narzędzie w postaci młotka, narzędzie polityki monetarnej, młotek pod tytułem stopa. Odkryliśmy już, że potrzebujemy gdzieś mieć nowe inwestycje. Jest bardzo ciężko to zrobić, bo nasza gospodarka dzisiaj jest skrajnie nierówna, co pokazuję w mojej ostatniej książce, jest nierówna nie tylko na bazie dochodów ludzi, ale firmy są nierówne pod kątem produktywności, bo najwięksi monopoliści mają dostęp do technologii, który jest no, praktycznie niezrównany. Tak? W związku z tym ci mali innowatorzy i te małe biznesy potrzebują taniego kredytu, z drugiej strony no to jednocześnie pomaga tym, którzy wykupują takie aktywa jak nieruchomości. Więc trochę problemem moim zdaniem jest ta selekcja projektów i ta selekcja projektów, które będą sfinansowane. I to jest mega ciekawe, że przywołam to jednak jako, no powiedzmy, raczej marksistowski ekonomista, ale już austriacka szkoła ekonomii miała taki mega ciekawy koncept, powiedziałbym, że jeden z najciekawszych obok tej teorii wiedzy Hayeka, czyli efekt Cantillona, tak? To ma znaczenie jednak, jak drukujemy. To ma znaczenie, czy one trafią bardziej przez obligacje ze strony spółek Skarbu Państwa, czy one trafią w ten sposób, czy przez luzowanie ilościowe, czy przez stimulus checks dla ludzi. Więc ta selekcja projektów jest ważna i tu rzucę tylko, zamarkuję ostatni wątek, bo też nie za dużo o tym wiem, to jest studiowany teraz dopiero temat, czyli temat heterogenicznych narzędzi monetarnych. Czyli że nie ma jednej polityki monetarnej. Jest polityka monetarna, która może mieć trochę inne zasady na innych rynkach. My mamy dane i mamy możliwość kontrolowania rynku na tyle przez po prostu dane cyfrowe, tak? I zrozumienie tego rynku. Więc to jest możliwe, no to oczywiście jest pewna pieśń przyszłości. Panie Robercie, widziałem przy efekcie Cantillona pan trochę aktywniej, może pan by się odniósł. No bo to jest, znaczy tak, zacznę może od tego, że cieszę się, że pan Jan wspomniał o szkole austriackiej. No bo przez wielu analityków Austriacy są traktowani jak oszołomy i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Ja osobiście na przykład z takim Rothbardem w wielu punktach się nie zgadzam, ale wydaje mi się, że są pewne elementy właśnie u nich, które są dla ekonomii w trudnych czasach istotne. Co do samego efektu Cantillona, problem jest taki, że najpierw jest strumień, który zaczyna płynąć. I faktem jest, że to, jakimi strumieniami płyną pieniądze do gospodarki, jest istotne na początku. Ale potem te strumienie się zlewają w większą rzekę i na koniec wpadają do morza. W związku z tym ten efekt początkowo jest, ale trzeba brać pod uwagę, jaki będzie również na samym końcu. To znaczy, co się stanie z tymi pieniędzmi, które różnymi drogami płyną do gospodarki. Notabene mówię dokładnie to samo przy okazji debaty podatkowej. To ma znaczenie, z jakich podatków pieniądze wpływają do gospodarki. Ale znowu, na koniec pewne stymulacje zależą od tego, ile tych pieniędzy w sumie jest, a nie którymi one dopłynęły. Bo na przykład istotne jest moim zdaniem, że do państwa płynie strumień w postaci składki ubezpieczeniowej emerytalnej,
którego i tak brakuje, trzeba go uzupełnić strumieniem pod tytułem inne podatki, a na koniec ZUS wydaje to wszystko zusammen na te same emerytury. Gdybyśmy brali pod uwagę to, o czym pan powiedział, czyli selekcję inwestycji, to musimy mieć selektora. No i to jest niebezpieczne. Bardzo. No bo no każdy by chciał być. Tak. Bo każdy jest mądrzejszy od kogoś innego i decydować za kogoś. Bierzemy od kogoś pieniądze i komu się dajemy. Oceniamy dobre czy złe. W przypadku, gdy to jest prywatny kapitał, bo przecież zobaczcie państwo, że prywatne fundusze inwestycyjne inwestują w startupy, to to jest ryzyko inwestujących ten kapitał. W przypadku natomiast pieniędzy publicznych, które mają popłynąć do gospodarki na skutek takich czy innych decyzji politycznych, to jest zupełnie inaczej. To tu proces decyzyjny jest obarczony ryzykiem politycznym zawsze. No, ja nie. To ja bym tylko dodał, oczywiście jest obarczony ryzykiem politycznym, widzimy to teraz bardzo dobrze, natomiast musimy tak samo rozumieć, że dzisiaj głównymi selektorami kreacji nowego pieniądza są banki prywatne. W większości przez no jakby akcję kredytową, to one tworzą cały pieniądz, tak, który wraca w postaci depozytów, więc one kredytują więcej, bo mogą. W związku z czym mamy już tego selektora i ten selektor z kolei jest ślepy na rzeczy, które niekoniecznie przynoszą zysk rynkowy. Przy tym stopniu pewnego no, upadku publicznych systemów świadczenia usług typu edukacja, ochrona zdrowia i zniszczenia środowiska, myślę, że mamy pewne niedowartościowanie jednego rodzaju selektora versus drugi rodzaj selektora. A co do funduszy inwestycyjnych, to wspomnę tylko, że akurat miałem szansę pracować w Polskim Funduszu Rozwoju, kiedy stawialiśmy fundusze inwestycyjne, które w Polsce w tym momencie to jest większość funduszy, które postawiliśmy, gdzie bardzo ciekawe jest to, że częściowo skorzystaliśmy z mechanizmu, o którym pan mówił, to znaczy inwestycje łączą w tym momencie pieniądz publiczny i ten prywatny i to ryzyko jest razem szacowane. I jest taki efekt, pewien po prostu efekt mnożnikowy w inwestycjach nawet innowacyjnych. Więc myślę, że są rozwiązania, które pozwalają nam no, nie tylko iść w kierunku ślepego etatyzmu, którego lekcje przerobiliśmy w przeszłości, szczególnie my jako lewica i nie wrócimy już pewnie do niego w tej samej ślepo zapatrzonej formie, no ale widzimy też, że działający obecnie system no, nie jest w stanie sobie poradzić i zresztą pan też to szczególnie w kryzysie no, zauważył. Znaczy, ten system nie jest w stanie sobie dobrze poradzić, bo ten system źle funkcjonuje. Ja to mówię od 30 lat, że to nie jest dobrze skonstruowany system. Oczywiście nie zgadzam się z teoriami, że Balcerowicz, tak jak się pojawiła taka teza, od 2-3 dni rozkradł Polskę, sprzedał i w ogóle. To jest po prostu jawna nieprawda. Natomiast myśmy w Centrum Adama Smitha pana profesora Balcerowicza krytykowali od 1989 roku. Ostatnio jesteśmy bliżej, bo pan profesor Balcerowicz już teraz pewnie nie zrobił pewnych rzeczy, które zrobił, bo więcej się dowiedział o gospodarce, o teorii liberalnej, poczytał Austriaków i tak dalej, bo przecież jak zaczynał, to na SGH-u Misesa nie było, tak? No ale jeżeli mamy już mówić o tych selektorach, no to znowu, nie tylko zdarzało mi się krytykować konkretne decyzje pana profesora Balcerowicza, jak już wtedy, tak, ustawa o szczególnym uregulowaniu stosunków kredytowych, tak, sztywna cena węgla jako kotwica inflacyjna przy całym zmienionym rynkowo otoczeniu górnictwa, sztywna cena dolara utrzymywana za długo zdecydowanie, popiwek, który uderzał w klasę robotniczą, tak, która wyniosła nową władzę na piedestał. Progresja podatkowa skonstruowana po prostu dramatycznie. Tak. To, że funkcjonują dzisiaj prywatne firmy, jest zasługą głównie doradców podatkowych.
bo oni... I pracujących Polaków i Polek, którzy mimo Balcerowicza sobie poradzili. Bo no, między innymi właśnie dlatego, że przedsiębiorcy nie dali sobie zabrać 40, a były takie lata, kiedy 45% od kwoty przewyższającej równowartość 10 tysięcy mark. Więc, ale zacząłem nie bez kozery od tego, że od tej ustawy o szczególnym uregulowaniu stosunków kredytowych, bo ja sektor bankowy, czyli tego selektora, też od dosyć dawna krytykuję, bo on jest naduprzywilejowany w gospodarce. Pieniądz nie jest wartością samą w sobie, natomiast warunki kreacji pieniądza i dystrybucji tego pieniądza nie są optymalne moim zdaniem dla gospodarki, bo ci, którzy mają dostęp do tego taniego pieniądza, podejmują decyzje albo w oparciu o kryteria polityczne, albo w oparciu o kryteria ideologiczne, które niekoniecznie muszą się pokrywać z politycznymi, albo w oparciu o jakieś swoje fobie różnego rodzaju. Więc konsekwencją tego był kryzys 2008 roku. Wtedy przecież napisałem duży artykuł "Pozwólcie im upaść". Tak? Jak pojawiły się głosy, że to jest kryzys kapitalizmu, to twierdziłem, że bynajmniej to nie jest kryzys kapitalizmu, bo w kapitalizmie, tym klasycznym, opartym między innymi na szkole austriackiej, takie rzeczy by się nie wydarzyły. No przepraszam, ale to co miało stać się z oszczędnościami wszystkich ludzi, którzy trzymali je w tych bankach? Mieli je po prostu stracić? To by była zapaść cywilizacyjna całego kraju. Ja rozumiem rozliczanie tych, którzy są u góry, ale... Zaraz. Pisałem o przykładzie Islandii. W takiej sytuacji, znowu, prawie że wojennej, tylko w tym wypadku mieliśmy do czynienia nie z zielonymi ludzikami z Rosji, nie z czerwonym ludzikiem koronawirusem, tylko z eleganckimi dżentelmenami z banków głównie inwestycyjnych, tak? Trzeba było zastosować środki nadzwyczajne. Islandia zastosowała. Islandia powiedziała, dobrze, my bronimy ludzi, ale nie bronimy bankierów i nie bronimy akcjonariuszy tych banków. To są dwie różne rzeczy, tak? Jesteśmy tu on the same page. No. Bo ja nie jestem taki zły. No dobrze. No, w Polsce sukcesywnie rośnie udział sektora publicznego ogólnie w gospodarce narodowej. Czy można powiedzieć, że jest to zjawisko jakkolwiek pozytywne, czy jest jednoznacznie na przykład pozytywne, jednoznacznie negatywne, czy jednak jest to też taki szara strefa z przewagą pozytywów albo z przewagą negatywów? Panie Robercie. No, jednoznacznie negatywne, dlatego że każdy udział sektora publicznego jest uwarunkowany sytuacją polityczną, decyzjami politycznymi, wyborami politycznymi. Więc jakbyśmy oceniali gospodarkę, to musimy się cofnąć do systemu wyborczego, tak? I systemu podejmowania decyzji o tym, kto zajmuje jakie stanowisko, kto o czym decyduje, jakim cudem mamy takich prezesów spółek Skarbu Państwa, jakich mamy, i jakim cudem te spółki mogą robić to, co robią. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tak naprawdę w Polsce rządzą liderzy partyjni, a nie jakiś tam lud, no to zachęcanie do tego, żeby sektor publiczny, o którego funkcjonowaniu decydują ci liderzy partyjni, miał większą, coraz większą rolę w gospodarce, to ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Panie Janie. Ja jednak pozwolę sobie zauważyć, że i powiedzieć, pewnie warto byłoby, żebym ja powiedział jakąś antytezę, prawda, że to ja z kolei jestem jednoznacznie za większym udziałem państwa. Ja powiem, nie, ja jestem za mądrym udziałem państwa. I konkretnie powiem, co to oznacza. Nie no, co do zasady powiedziałbym, że jest go potrzebne dziś więcej niż było przez ostatnie 30 lat, ale w konkretnych obszarach, a nie tak po prostu. Po pierwsze sądzę, że i tu się totalnie zgadzamy, że decyzje polityczne istotnie kierują państwem, to są decyzje wyborcze, czyli jednak demokratyczne. Czyli nawet jeśli ta demokracja jest ułomna, nawet jeśli, nie wiem,
Chociaż mamy dzisiaj wolność prasy, oczywiście, że małe ośrodki mają duże problemy. Oczywiście, że można pozywać pojedynczych dziennikarzy jak Janka Śpiewaka, szargać ich dobre imię za świetną robotę w ujawnianiu machlojek, więc są jakieś wady, no ale nie jest jeszcze tak, mamy Polskę Press przejętą, tak, ale nie jest jeszcze tak, że ten system rzeczywiście przestał być funkcjonalnie demokracją. A to znaczy, że jednak co 4 lata możemy stwierdzić, że te decyzje, które zostały podjęte, nie są właściwe. I nawet jeśli to jest dosyć rzadko, i tu się zgadzam, że moim zdaniem w Polsce mamy nadmiar partiokracji, za mało takiego choćby spółdzielczego zarządzania, tak, którym się też teraz trochę zajmuję i gdzieś tam za nim adwokuję. Natomiast są też takie obszary, odejdźmy od spółek państwowych, bo to jest jakby jedna rzecz, ale są takie obszary, gdzie no jednoznacznie potrzebne jest więcej państwa w rozumieniu państwa, które jest silne wobec, nie wiem, deweloperów, którzy w miastach takich jak, no nie wiem, Białystok na przykład. Mam tam świetnych znajomych, którzy regularnie podsyłają informacje, że po prostu mafia deweloperska, która tam funkcjonuje, pali budynki historyczne, żeby móc postawić na nich sobie nowe budynki. Mamy najbogatszych i korporacje, które stosują optymalizacje podatkowe, zagraniczne korporacje, które nas drenują, chociażby cyfrowe, które wiemy, że robią to z premedytacją i wiemy, że są w stanie wpływać na dyplomację, nawet żeby ona opuszczała pewne postulaty, ściągała spod niej, mówiła dobrze, akceptujemy wszystko. Więc w pewnych obszarach egzekucji państwowej, szczególnie wobec silnych, musi być silniejsze. Z kolei powinno być go mniej i mniej represyjne wobec najsłabszych. Tak? I w tych konkretnych detalach, typu czy wyższa kwota wolna od podatku dochodowego, oczywiście, czy prawdopodobnie jakiś trochę zmniejszony VAT, porozmawiajmy o tym, to ma sens. Z kolei ostra progresja podatkowa, jasne, podatek spadkowy, konieczny i tak dalej, więc to są już pojedyncze decyzje do rozstrzygnięcia. Mm-hmm. Pozwolę się w takim razie dopytać po jednym pytaniu do panów. Panie Robercie, zwrócił pan uwagę na to, że w obecnej tej partiokracji jest to zdecydowanie negatywne zjawisko, ale czy w jakimkolwiek innym systemie decyzyjnym, czy to na przykład demokracji takiej referendalnej, jak to mamy w Szwajcarii, czy ogólnie no, stricte dowolnym systemie decyzyjnym, duża obecność państwa mogłaby być zjawiskiem pozytywnym? Nie, moim zdaniem nie. Oczywiście, jeżeli już to państwo jest i będzie, bo mamy demokrację, to kierowanie się na przykład teorią decyzji, tak? Podejmowaniu decyzji publicznej, teorią wyboru publicznego, to wszystko jest już opisane. Tak? Tylko do tego potrzebni są ludzie, którzy potrafią to zrobić. Po upadku Związku Radzieckiego okazało się, że trzecia wojna, ta atomowa, nie wybuchła głównie dlatego, że po jednej i po drugiej stronie siedzieli ludzie, którzy znali się na teorii gier. I starali się nie używać na przykład strategii dominujących. Bo gdyby nie oni, to nie wiadomo, jakby się skończyło. I czy byśmy sobie tutaj siedzieli i rozmawiali, bo Einstein mówił, że nie wie, jaką bronią będzie się rozgrywała trzecia wojna światowa, ale wie, jaką czwarta, kamieniami. Tak. Oczywiście co do progresji podatkowej, to się totalnie nie zgadzam, bo to jest powód, dla którego robi się optymalizację podatkową. Jak SLD, lewica wprowadziła liniowy podatek od działalności gospodarczej, to dwa razy w pierwszym roku wybrało tę formę opodatkowania dwa razy więcej podatników niż z ich wcześniejszych deklaracji podatkowych wynikało, że powinni wybrać. To 100%. To pokazuje skalę tego problemu, skalę tego zjawiska. Nie opodatkujecie najbiedniejszych, najbogatszych Polaków, tylko najbiedniejszych Polaków, bo najbogatsi nie są rezydentami w Polsce. Nie przyciągniecie ich tu końmi żadnymi, tak? Żeby oni tu w Polsce płacili podatki. Nie ma takiej możliwości. Natomiast korporacje, a proszę bardzo,
Przecież znowu od lat głosimy postulat, żeby wprowadzić od tych korporacji, od firm podatek przychodowy, od przychodów uzyskiwanych w Polsce. Uzyskuje przychód w Polsce dzięki czemu? Ano dzięki temu, że leżymy w środku Europy na skrzyżowaniu szlaków handlowych, że jest tu 38 milionów konsumentów i 20 milionów pracowników potencjalnych, no tam 17 powiedzmy, tak? To są atrakcyjne zasoby. No więc, jeżeli chcą uzyskać przychody dzięki temu, że tu mamy takie atrakcyjne zasoby, no to muszą zapłacić na to, żebyśmy mieli za co kupić te F-35, no bo niestety leżymy w środku Europy, ale między Niemcami i Rosją i te F-35 mogą się do czegoś tam nam przydać, bo potrzebujemy wsparcia NATO, tak? Więc tak, podatek przychodowy od korporacji, z całą pewnością tak, nie będziemy mieli problemu. Czy wspominał Pan o podatku spadkowym? Proszę Pana. Trusty w Wielkiej Brytanii powstały jak Ryszard Lwie Serce ze swoimi krzyżowcami wyjeżdżał na wyprawę krzyżową. Powstały wtedy rozwiązania, które miały bronić rodziny tych krzyżowców na wypadek, gdyby nie wrócili, zginęli, przed poborcami podatkowymi tu na miejscu w Anglii. Więc nie da się wprowadzić podatku spadkowego w sytuacji w jednym kraju, w Polsce. Nie da się. Nie mówiąc o tym, że ja się absolutnie moralnie nie zgadzam z opodatkowaniem wdów i sierot. Bez względu na to, jak oni są bogaci. Można wprowadzić podatek majątkowy. Na przykład od lat nie może się przebić koncepcja podatku katastralnego. Jak to jest uzasadniane? Ano tak, że przecież wywłaszczymy babcię. No, nikt nie przyjmuje do wiadomości, że można zwolnić z podatku od wartości nieruchomości do pewnej wartości lokale mieszkalne, a resztę opodatkować wyżej. No bo sytuacja, w której metr willi w Konstancinie opodatkowany jest, nawet nie powiem, że tak samo jak metr mieszkania na Robotniczym Targówku, bo to nieprawda, bo zdaje się, że w Konstancinie stawki podatku od nieruchomości są niższe. To jest sytuacja absurdalna z punktu widzenia systemu podatkowego jako takiego. Więc możemy sięgać po pewne rozwiązania państwowe, tylko znowu rozsądnie. Musimy znać sytuację, a nie opowiadać, opodatkujmy najbogatszych. Nie da się opodatkować najbogatszych w taki sposób. Można opodatkować coś widocznego, na przykład te ich nieruchomości. Ja przepraszam, ale nie widzę żadnego powodu, dla którego nie można opodatkować osób najbogatszych. Progresja podatkowa istniała historycznie, funkcjonowała poprawnie i to nawet w warunkach, gdzie najwyższe stawki sięgały powyżej 90% w powojennych Stanach. Oczywiście, że no, mamy zawsze do czynienia z pewnymi zmaganiami, tak? W sensie posiadacze kapitału zawsze będą próbowali, ponieważ są w pozycji władzy, zawsze będą próbowali oszukać resztę społeczeństwa. To też jest teoria gier. Gra w dobro publiczne choćby. I naszym zadaniem jako społeczeństwa jest, no nie zawsze można ideologicznie przekonać ich, słuchajcie, jest wspólnota, dorzućcie się, ale czasem potrzeba przekonać ich również dobrym monitorowaniem, śledzeniem i dobrym rozliczaniem. Są narzędzia, przecież jest chociażby ośrodek interesów życiowych, tak, który służy do opodatkowania. Mamy coraz lepsze bazy dotyczące tego, jak ktoś się realnie rozlicza, jakie ma przychody. To jest kwestia bardziej naszych narzędzi i tego, co... I tu w sumie Pan trochę potwierdził to, co ja wcześniej mówiłem, czyli że państwo jest słabe dla silnych i silne dla słabych. I właśnie celem, powiedzmy, pewnej progresywnej polityki jest odwrócić tą sytuację, czyli wrócić do pewnego balansu, przerzucić silne stosowanie i pewną możliwość państwa do rywalizacji z tymi, którzy mogą oszukiwać, a traktowanie tych, którzy są słabsi, no z dużo większą ulgą. Natomiast jeszcze o tej teorii gier chwilę mówiąc, jest taka chyba najpopularniejsza, jedna z najpopularniejszych znanych gier, czyli Dylemat Więźnia, który szerzej współcześnie jest znany nawet nie jako Dylemat Więźnia, ale jako gra w kooperację.
bo to jest istota, którą on bada i im bardziej patrzymy na kolejne kategorie zasobów, z którymi mierzymy się w realnej gospodarce, czy będą to zasoby takie jak powietrze, które kiedyś było traktowane jako dobro publiczne, ale dziś nie jest, bo wiemy już, że możemy w pewnym sensie narazić jego odtwarzalność, jeżeli będziemy je za bardzo zanieczyszczać. Spojrzymy na cyfrowe dane, które od jakiegoś czasu już wiemy, że też są zasobem wspólnym, więc mamy coraz więcej tych dóbr, które odkrywamy, całe środowisko, mamy nawet społeczeństwo, które możemy tak traktować jako pewien wspólny zasób. Zresztą pan też tak potraktował, mówiąc o pewnej zasobności, którą tu mamy, pracownikach, więc jeśli tu nie zagramy w tą kooperację, to mierzymy się coraz bardziej z sytuacją, że dochodzi do eksternalizacji pewnych kosztów, które są ponoszone, czy to przez środowisko, które jest zanieczyszczone, czy to przez rodziny, które są zmuszone korzystać z prywatnej edukacji, z prywatnej ochrony zdrowia i kończy się to tragediami, w sensie nie muszę nikogo przekonywać, sytuacja amerykańska kompletnej polaryzacji społeczeństwa, dramatycznych kosztów ochrony zdrowia, nierówności edukacyjnych, nawet dla liberała coś takiego musi być niezwykle oburzające, że po prostu równość szans właściwie nie istnieje. Niestety, ale mamy pewną ekonomię polityczną tego, jak jest dzielony dochód, tego, jak ten kapitał się akumuluje i tu jednak obok tych fajnych myśli austriackich dotyczących strumienia pieniądza, musimy dorzucić jednak twardą marksowską analizę, bo tylko ona pozwala nam de facto powiedzieć, co realnie dzieje się w społeczeństwie i w gospodarce i wtedy odpowiedzieć, okej, to po co jest nam pewien kolektywny wysiłek, po co jest nam pewna demokratyczna kontrola i po co nam są na przykład usługi publiczne, czy pewna uniwersalność dóbr wspólnych. Bez nich lądujemy w sytuacji, w której cała planeta zaczyna się smażyć, a my zasadniczo zastanawiamy się, jakie znowu tam podpiszą sobie zobowiązania państwa, a firmy zmienią kolor loga na zielone, i znowu będą nas czymś mamić. Po pierwsze, ja oczywiście nie wiem, ile pan tam zarabia, ale przyjmijmy tak hipotetycznie, że ja zarabiam 2 razy więcej od pana. Ja nie mam problemu z tym, żeby zapłacić 2 razy więcej od pana. Natomiast pan mi mówi, nie Gwiazdowski, ty masz zapłacić 3 razy więcej ode mnie. Albo przynajmniej podatki 20. Progresywne tak nie działają, przypominam. Kwota wolna, potem kolejna stawka. Wszystko zależy od tego, jaki jest próg i jaka jest stawka. Tak? Możemy to ustawić bardzo różnie. W każdym razie... Dlatego przykłady typu proste ekonomia nie działają. Nie możemy rozmawiać na tym, pan ma 2 razy więcej, to 2 razy więcej podatku. Ta rozmowa nie ma sensu w ten sposób. A ja mówię, że to nie jest tak, że ja oszukuję. Pan mówi, że ja oszukuję, bo nie chcę płacić więcej niż proporcjonalnie więcej osiągnąłem dzięki temu, że korzystałem ze wspólnych zasobów. Mamy te zasoby, mamy taki sam dostęp do zasobów, o to chodzi, żeby on był taki sam. I teraz, jeżeli wykorzystujemy je dzięki naszym różnego rodzaju zdolnościom, umiejętnościom, szczęściu, w taki sposób, że mamy różne wyniki, to zapłaćmy proporcjonalnie do tych wyników. I nie ma najmniejszego powodu, byśmy płacili ponadproporcjonalnie. Podatek spadkowy. Odszepcie się od mojej dzieci. Ja sobie jakoś daję radę, natomiast wy chcecie moje dzieci opodatkować w momencie, kiedy ja umrę. Niedoczekanie wasze, to wam się nie uda, bo ja się trochę na tym znam. Byście musieli przyjść, jak pan już na Marksa powołuje, z karabinem w dłoni, tak? Żeby to osiągnąć. To jest podatek moim zdaniem niemoralny. To jest podatek, to jest właśnie niemoralny, a nie... Rozmawiamy moralny. O ekonomii, czy rozmawiamy o moralności? Przepraszam, rozmawiamy, ale pewne sprowadzenie. Pan użył określenia oszukują podatnicy. Na to się oburzyłem. Moje oburzenie... jest jakaś umowa społeczna, tego, która zobowiązuje do jakiejś stawki, to oszustwem jest niestosowanie się do tej umowy społecznej. Ale niech pan Robert skończy może. Kto się z kim umawiał? Mówi pan o politykach. Cały dowcip polega na tym, że właśnie politycy chcą przekierować gniew ludu na tych, którzy mają więcej. A i tak im się to nie uda. Pamięta pan, nie pamięta pan, to ja panu powiem. Na początku wieku OECD próbowała wprowadzić nowe regulacje dotyczące stawek podatkowych. To samo, co próbuje teraz zrobić Biden, domagając się wprowadzenia minimalnej 21% podatki,
podatku dochodowego od korporacji. Moim zdaniem to i tak niewiele da, bo podatek dochodowy ma to do siebie, że można nim manipulować. Stawka jest najmniej istotna, dlatego że czy stawka jest 40%, była 40%, czy teraz jest 19%, to firmy i tak płacą od 0,5 do 0,8 swoich przychodów. Mimo że stawka sama podatkowa zmalała dwukrotnie. Jakby się zwiększyła, byłoby dokładnie tak samo. Więc sam podatek dochodowy stwarza instrument do tego, żeby dokonywać tej optymalizacji. Przy przychodowym już by tak nie było. Więc jeżeli chcemy walczyć o tę sprawiedliwość, to sprowadźmy podatek przychodowy. Dlaczego nie? Ale będąc dalej przy podatkach. Jeżeli będzie gdziekolwiek na świecie jakiś wyłom. Na przykład nie zgodzi się na taki podatek jeden kraj. To zrobimy taką, mur postawimy wielki i w tym murze będzie mała dziurka. I cała woda wypłynie przez tą dziurkę. Dlatego wtedy w 2002 roku to się nie udało i pewnie dzisiaj też to się nie uda. Więc jeżeli chcemy z czymś walczyć, to musimy opisać to zjawisko, zastanowić się nad przyczynami. Tak? Jakie są przyczyny optymalizacji podatkowej? Podatek dochodowy jest przyczyną optymalizacji. Sam w sobie. W przypadku korporacji, w przypadku osób fizycznych, progresja jest takim powodem. No bo nie pytacie się tych ludzi, którym chcecie więcej zabrać, co oni na to. Umówmy się w jaki sposób. Tylko mówicie, że zrobicie tak, jak wy chcecie i żeby biedniejsi, których jest więcej, na to właśnie zagłosowali. Ale to i tak nie da nic. Wspomniał pan o stawce 90, chyba największa była 4% w Stanach Zjednoczonych w 1944 roku, tak? Potem się przez lata utrzymywała 91%. Potem zeszła do 73%. Problem polega na tym, że mało kto płacił, wpadał w ten próg podatkowy. Efektywne stawki podatkowe w OECD bez względu na stawki nominalne kształtują się na poziomie 18-23% i nie wychodzą poza tę barierę, bo opodatkowanie wyższe dla ludzi, którzy mają więcej oddać, wydaje im się niemoralne i dlatego dokonują optymalizacji. Dopóki będą mieli możliwość robienia tej optymalizacji, to będą tę optymalizację robili. Ja spróbuję przenieść trochę dyskusję na inny grunt, bo tutaj jest bardzo dużo argumentów, które myślę, że o każdym z nich moglibyśmy długo dyskutować. Niech przykładem będzie ta najwyższa stawka. Wszyscy dobrze wiemy, przynajmniej ekonomiści, że celem wprowadzenia tej stawki niekoniecznie było to, żeby z tej stawki ściągać duże przychody, ale żeby zwiększyć koszt alternatywny i sprawić, żeby przedsiębiorcy więcej inwestowali i wówczas właśnie mieliśmy boom inwestycyjny. Więc cele nie zawsze są dokładnie zgodne z tym, jak ten dany instrument wygląda, co zresztą przypomina nam o 500+, i że instrument ten wydawał się być instrumentem zwiększania dzietności, co po niektórym, nie nam, bo myślę, że progresywna strona dobrze wie, że trzeba inwestować przede wszystkim w infrastrukturę i usługi publiczne, czyli żłobki, przedszkola, nianie, tutaj całe wsparcie. Natomiast osiągnął jakieś inne cele, tak, zmniejszenie ubóstwa wśród dzieci. Natomiast ja bym przerzucił tę dyskusję w trochę innym kierunku, bardziej filozoficznym w pewnym sensie. Bo wydaje mi się bardzo ciekawe, że pan z jednej strony zauważa nadużycia partiokratów, zauważa nadużycia ludzi, którzy mają zbyt dużą władzę, bo mają bardzo duże instytucje, jak na przykład banki pod swoją kontrolą. Jednocześnie w ogóle nie zauważa pan, że posiadacze największego kapitału dokładnie w ten sam sposób nadużywają posiadanego przez siebie kapitału, żeby wypaczać dalej dany system, tak? Dany system przez alokację na przykład wypracowanego dochodu, powiedzmy narodowego, jego dystrybucję między to, co wypracowuje praca, a to, co wypracowuje kapitał, albo to, co praca wypracowuje, praca specjalistyczna, wysoko wykwalifikowana, versus praca, która jest bardziej zbywalna. I tego rodzaju dystrybucja, no, jest zmienna w czasie. Wiemy to, ponieważ od czasu mniej więcej polityki
Reagana i Thatcher. Swoją drogą przypomnę tu, że ani Reagan, ani Thatcher nie zmniejszyli wymiaru państwa. Po prostu przekierowali wydatki państwowe z jednego rodzaju na drugie. Natomiast od tamtego czasu spadł udział płac w PKB w całej Europie i w Stanach, a wzrósł kapitału, tak? Więc ta dystrybucja wypracowanego dochodu jest funkcją władzy i akumulacji kapitału, jaką również mają właściciele największych firm, właściciele kapitału. Więc nie jest do końca tak, że ich moralność jest identyczna jak moralność każdego z nas i tak dalej, i tak dalej. Oni mają pewne specyficzne cele związane z własnym majątkiem i tak dalej. Te cele mogą być i bardzo często są rozbieżne z celami społeczeństwa, z celami na przykład odbudowy środowiska, celami podtrzymywania systemu ochrony zdrowia, systemu, nie wiem, budowy dróg, infrastruktury, systemu edukacji, czyli wszystkich tych systemów, z których w długim okresie te same osoby korzystają. I jakby jest reprodukcja firm, mamy reprodukcję całego społeczeństwa. Nieprzypadkowo dzietność w krajach rozwiniętych no jest zależna praktycznie od tego, czy mamy w nim państwo opiekuńcze, czy nie. Nieprzypadkowo Francja jest krajem, który ma najlepszą stopę dzietności z krajów europejskich. Od razu uprzedzam, że nie jest to zależne w większym stopniu od tego, jaki jest kraj pochodzenia danej osoby. Od drugiego pokolenia stopy spadają do tego samego poziomu. A z kolei kraje, które mają bardzo małe państwo opiekuńcze, szczególnie kraje postsowieckie, które poszły najbardziej w kierunku liberalizacji, mają najwyższe wskaźniki, znaczy najwyższe wskaźniki takich rzeczy jak, nie wiem, samobójstwa, alkoholizm, a z jeszcze innej strony bardzo niskie dzietności. Więc społeczeństwo umiera i środowisko umiera, kiedy nie reinwestujemy w całe to społeczeństwo. Jeśli mamy spojrzeć, kto ma dokonywać tych reinwestycji, no to popatrzmy na ekonomię, czyli popatrzmy na przykład na krzywą użyteczności pieniądza, czyli na to, ile mi daje jedna złotówka, kiedy zarabiam minimalną. Użyteczności są nieporównywalne. No jak są nieporównywalne? Jeśli jedna osoba nie ma co włożyć do garnka dla rodziny, a druga osoba zastanawia się jak Jeff Bezos, czy musi dokupić drugi jacht, bo helikopter nie umieści mu się na pierwszym, to jest krzywa użyteczności pieniądza i patrzmy po niej. Tylko że Bezosa jakoś nie udaje wam opodatkować. No tak, bo tak jak mówiłem wcześniej, państwo jest silne dla słabych. Cały czas to mówiłem już wcześniej. Ale dziękuję za potwierdzenie tezy. Ale ja panu mówiłem, że w dzisiejszej dobie, żeby go opodatkować, trzeba wysłać do niego, nie wiem, bolszewików, tak? Bo w dzisiejszej gospodarce nie da się tego efektywnie zrobić. No to będę. Nie wiem, czy pan zauważył, że większość tych bogatych ludzi mówi, a proszę bardzo, podatki trzeba podwyższyć, bo podatki dochodowe dla najbogatszych nie zmieniają struktury społecznej. I efekt jest taki, że na przykład w Stanach Zjednoczonych na tej drabinie bogactwa w ciągu pokolenia dokonują się rewolucyjne zmiany, a w Szwecji, jak byli Wallenbergowie, tak są. Bo owszem, teoretycznie rzecz biorąc, tam podatki są wyższe, ale za to struktura społeczna bardziej zakonserwowana. I najbardziej na progresji podatkowej cierpią nie ci, którzy już są bogaci, tylko ci, którzy chcą się wzbogacić. No bo jak ktoś już ma 100 milionów, to je ma. A jak ktoś jeszcze nie ma tych 100 milionów, ale chce zarabiać i zarabia po 5 milionów rocznie, to inna będzie sytuacja, jak progresja podatkowa od kwoty powyżej 1 miliona w takim samym stopniu dotknie jego, jak i tego, który już miał 100 milionów. Zakonserwowana zostanie struktura, ta, która jest. Dlatego i Buffett, i Bill Gates, i tam jeszcze i Soros w pewnym momencie mówią, tak, proszę bardzo, opodatkujcie nas bardziej. Progresja uderza w klasę średnią. Problem polega tylko i wyłącznie na tym, że jak pokazujemy pewne liberalne metody pozyskania tych pieniędzy i odcięcia tych najbogatszych od niektórych pieniędzy, to nikt tego nie chce słuchać.
Ciągle powtarzam, że to ci właśnie najbogatsi mają dostęp do tych pierdylionów dolarów, euro, franków, funtów wydrukowanych w systemie istniejącym, czyli wyemitowanych przez bank centralny i wykreowanych w systemie bankowości prywatnej. Tak? Ale one są kreowane w systemie bankowości prywatnej na podstawie regulacji utworzonych przez te państwo. To przecież państwo tworzą przepisy mówiące o tym, jak emituje się pieniądz, jak kreuje się ten pieniądz, czym są stopy procentowe i tak dalej i tym podobne. Tak? Nie chcemy opodatkować przychodów. Niedawno z Piotrem Wójcikiem miałem debatę na ten temat. Piotr Wójcik z DGP, który kiedyś tam w drobiazgi próbował skrytykować moją koncepcję, mówi, że nie można prowadzić podatku przychodowego, bo firmy mają różną rentowność. No to ja mu mówię, proszę pana, to wy socjaliści martwicie się o tych kapitalistów, ja, liberał, się nie martwię o kapitalistów, oni dadzą sobie radę z swoją różną marżowością. Zwłaszcza, że tak naprawdę ich marże dzisiaj są ukryte w kosztach bardzo często. A jak wszyscy będą mieli taką samą stawkę procentową, to się to rozłoży na wszystkich, dadzą sobie radę. Więc mówienie, darcie szat przez przedsiębiorców niektórych, ja mam niskie marże, ja zbankrutuję, przypomina mi jota w jotę sytuację, w której w 2006 roku, jak Zyta Gilowska chciała wprowadzić akcyzę taką samą na wszystkie produkty rafinacji ropy naftowej, to pojawili się ludzie, którzy powiedzieli, że biedni, starzy ludzie będą zimą umierali z zimna, bo nie będą mieli czym palić, bo olej opałowy podrożeje. No więc się głupia Franc zapytałem wtedy, żeby pokazali mi biednego człowieka, który ma instalację na olej opałowy u siebie w domu za kilkanaście tysięcy złotych. Tak? Tego typu były argumenty po to, żeby bronić systemu, z którego wyciekały pieniądze. Mafijnego systemu, z którego wyciekały pieniądze. Stawki VAT-u. Wspominał pan o ich ewentualnym obniżeniu. Tak, podstawowa stawka może być i powinna być obniżona, za to wszystkie inne podwyższone. Jednolita stawka podatkowa rozwiązuje problem. Biedni ludzie zapłacą za żywność 70 zł, no może do 100 więcej. To tym biednym ludziom można, tak jak daje się 500 plus na dziecko, to tym biednym ludziom można dać, macie tu po 100. Żeby nie było tak, że Gwiazdowski kupujący, nie wiem, wołowinę, płaci za tę wołowinę też 5%, jak ktoś inny, kto zdaniem pana Zygmuntowskiego potrzebuje pomocy. Zróżnicowanie tych stawek jest bez sensu ekonomicznego, bez sensu psychologicznego. To powoduje tylko i wyłącznie pewną dyskusję polityczną, generalnie rzecz biorąc. No i oczywiście generuje pieniądze tam, gdzie są specjaliści od tego, jak sprzedać na przykład zestaw w McDonaldzie taniej, bo z niższym VAT-em na, znaczy nie jest niższym, z takim samym VAT-em, ale za to od niższej kwoty ceny Coca-Coli, niż trzy produkty w Coca-Cola, frytki i hamburger. Dzisiaj tego już nie ma, tak? Bo została zablokowana taka możliwość, ale ona istnieje jeszcze gdzie indziej. No, kuriozalnym przykładem głupoty politycznej i ekonomicznej jest to, że na przykład zachowano stawkę 5%, wyjmując na owoce morza, wyjmując ośmiornice i homary. No, że ośmiornice to wiadomo, bo Tusk się objadał ośmiornicami, więc pewnie dlatego, a homary, bo ja ciągle pokazywałem homara jako przykład żywności, która musi być na niższym progu, na niższym procencie 5% jako tradycyjny posiłek biednych ludzi w Polsce. Tak? Więc są obszary, gdzie tych pieniędzy można poszukać, natomiast wy ich nie szukacie tam, gdzie je można znaleźć z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia, tylko szukacie ich w obszarach ideologicznych. Progresja i podatek spadkowy to jest czysta ideologia, z ekonomią nie ma nic wspólnego. No to właśnie w tym momencie ja muszę się odwołać do jakichś konkretnych badań. No na przykład jest świetny paper Instytutu Badań Strukturalnych, zresztą przez mojego dobrego znajomego, świetnego gościa Marcina Wrońskiego napisany,
który właśnie rozwiewa tą, no niestety, ale ideologiczną mitologię, że to podatek majątkowy przyniesie bardzo dużo pieniędzy. Nie przyniesie i to jest pokazane na danych. Natomiast spadkowy może coś zmienić, więc ja jako ekonomista zmieniam moje zdanie. Ale zaraz, sekundkę. Spadkowy jest majątkowy przecież. Tylko od przesunięcia tego majątku. O mój Boże, wszystko jest atomami. No jakby nie, to jest różne. Moment poboru tego podatku jest zupełnie różny, jego wpływ jest zupełnie różny. Przepraszam, ale chcę tylko powiedzieć, że patrzmy na realne dane i podpierajmy się pewnymi analizami, bo jak szczególnie słyszę o tym podatku obrotowym, tak, przychodowym, no ja sam modelowałem go na przykład dla rynku gospodarki cyfrowej, czyli dla trzech rynków, tam reklamy, marketplace'y obrotu usługami i e-commerce, no to jednak wpływy na te rynki są diametralnie różne i rentowności tych rynków są diametralnie różne. Jeśli ktoś mi mówi, to mieliśmy też tą debatę parę lat temu, debatę o rolnictwie. Jeśli ktoś mi mówi, że w rolnictwie, na roli, polscy rolnicy przy już tej skali dopłat, tak, bo rolnictwo po prostu nie jest opłacalne, po prostu nie da się zrobić rolnictwa tak, żeby ono bez dopłat było super tanie, a to jest naprawdę coś podstawowego, więc są na rzeczy, które... Zwłaszcza na 5 hektarach. No tak, to dobry argument za PGR-ami, dziękuję. I ja przeciwko Glazerowiczowi znowu. Bardzo, bardzo przepraszam. Ja tutaj widzę, że mi to kiepsko widać, bo to mi za plecami zachodzi słońce. Ta mroczna postura wychodzi z tego wszystkiego. Myśmy, tak, tak. No to, przepraszam, mogę tylko skończyć, bo w połowie zdania urwaliśmy. Ja bym tylko skończył i już przekazuję. Chciałem tylko powiedzieć, że no jakby, jeśli mamy sytuację taką jak w rolnictwie, że te marże są naprawdę na ekstremalnie niskich poziomach i jeszcze w dodatku one mogą być zmniejszane z powodów no, po prostu koncentracji rynkowej, tak? Czyli tego, jak na rynku układają się pewne siły, pewien podział negocjacyjny. Więc znowu, ja nie mówię tylko o czystych podatkach i rozumiem, że panu jest łatwiej mówić o tej stronie podatkowej, chociaż też nie zawsze na liczbach, ale łatwiej jest o tym mówić, niż o tym, o czym mówię ja, czyli o na przykład podziale wypracowywanego dochodu między kapitał a pracę, tak, gdzie klasa średnia właśnie wtedy była silna, kiedy były i podatki progresywne, i jednocześnie silne uzwiązkowienie, i jednocześnie usługi publiczne, które wyrównywały szanse. To jest tak, że to jest pewien pakiet, który idzie razem i trzeba go traktować łącznie, bo to jest pewna ogólna ekonomia polityczna, a nie tylko stawki podatkowe, które rzeczywiście są mocno prawniczą domeną. To teraz, jeżeli chcemy pozyskać środki finansowe na to sfinansowanie tych usług publicznych, to musimy odpowiedzieć sobie pytanie, skąd je chcemy pozyskać? Od kogo i skąd? Epatowano po książce Pikettego twierdzeniem, że 85 najbogatszych ludzi na świecie ma tyle, ile 3/4 ludzi na świecie. Gdybyśmy obłożyli ich takim podatkiem, jaki proponował prezydent Obama wówczas, to wystarczyłoby, żeby te 3/4 tych biedniejszych ludzi na świecie dostało po jednym hamburgerze w miesiącu, tak? Jakbyśmy zabrali tym wszystkim Bezosom te wszystkie ich akcje i je spieniężyli na giełdzie, no to oczywiście wartość by spadła, jak pan doskonale wie, to może by wystarczyło po jednym hamburgerze w McDonaldzie codziennie przez rok. Tam nie ma takich pieniędzy, zwłaszcza, że one są wirtualne. Te wyceny majątków, o których się mówi, to są wyceny giełdowe pakietów ich akcji. One są tak wysokie, dlatego że są w ich rękach, jakby chcieli sprzedawać, to by spadły. Po drugie, są tak wysokie, dlatego że na giełdach inwestuje się te miliardy drukowanych pieniędzy, bo nie ma co z nimi zrobić, więc szuka się tych aktywów. Albo mieszkania, o których mówiliśmy, albo jakieś akcje, albo cokolwiek innego. W związku z tym oni są tacy bogaci. Owszem, Bezos może po rozwodzie, nie wiadomo teraz jak się będzie Gates zachowywał, doszedł do wniosku, że potrzebuje nowego jachtu za $500 milionów, ale jak popatrzymy na tych najbogatszych, to oni rzadko kiedy dokonują takich wymian, tak?
te Mercedesy, czy tam, nie wiem, Maybachy, czy helikoptery, czy te jachty zmieniają tak często. Zresztą tych jachtów nie da się zmienić tak często, bo to trzeba go wybudować, a to troszeczkę trwa. Więc pomysł taki, że jak wprowadzimy 75% podatku dochodowego od dochodów powyżej miliona dolarów, ich nie dotknie, tych najbogatszych. Nie dotknie. Chociażby dlatego, że oni nie sprzedadzą tych akcji. Po co? Po co? Nie będą mieli dochodu, tak? Będą mieli zwiększoną wartość akcji. Natomiast czy Bezos prywatnie kupił ten jacht? Prawdopodobnie kupił mu go Amazon i odliczył od podstawy opodatkowania, którego i tak pewnie nie zapłaci, bo stosuje inne instrumenty optymalizacji podatkowej. Tak? Jeżeli zmieniamy strukturę podatków, to odwołam się do socjalisty Gunnara Myrdala, musimy zrobić, nie możemy robić reform punktowych. Tak? Musimy zrobić reformę całościową, zgodnie z tą jego teorią okrężnej przyczynowości. Nie da się, moim zdaniem, dłużej pomajstrować coś przy PIT-cie, albo coś przy CIT-cie, albo coś przy VAT-cie, tak? Trzeba popatrzeć na wszystkie strumienie pieniężne, które wpływają do budżetu państwa i zdecydować, którymi strumieniami ta woda powinna płynąć bardziej wartko, a którymi mniej wartko, tak? Mówi pan o biednych pracownikach. Tak, tylko że od samego początku przemian gospodarczych to pracownicy zostali potraktowani źle, złą konstrukcją podatku dochodowego i ubezpieczeń emerytalnych. Sytuacja jest taka, jeżeli dzisiaj mamy 6 tysięcy brutto średnią krajową, oczywiście średnia krajowa to jak idę z psem na spacer, mamy po trzy nogi, tak? Jak pan prezes Obajtek ma tam 100 tysięcy miesięcznie, to co najmniej, to podejrzewam 49 pracowników musi mieć po 3 tysiące, żeby średnio wyszło im to 6, tak? No ale jeżeli jest to 6, no to netto do dyspozycji jest 3,5, a mało tego, idziemy, wydajemy i płacimy VAT, średnio 16%, tak? Bo trochę na 23, trochę na 8, trochę na 5, średnio 16%, tak? A mało tego, w tych towarach, które kupujemy za te netto, tam 3 tysiące, to co jest? Cła, inne opłaty, które muszą ponieść przedsiębiorcy, żeby móc zatrudnić tego pracownika. To jest model idiotyczny, ja już nie powiem, on jest idiotyczny, tak? Będę używał grubych słów. No ale on działa. W jakiś sposób się utrzymuje. Ciężar utrzymania podatkowego został wrzucony na barki pracowników, co było błędem, co liberalne centrum Adama Smitha mówiło w roku 91, jak uchwalano ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. To się musiało skończyć w pewnym momencie wybuchem niezadowolenia. Tak? Tylko przepraszam, ja muszę w końcu spytać, bo słyszę bardzo dużo jakby nie braku poparcia dla różnego rodzaju reform, które są w takim kierunku zgarniające, no przecież tak naprawdę państwo nie potrzebuje oczywiście zgarniać podatków, żeby wydatkować, tak? Najpierw wydatkuje, później kasuje pieniądze podatkami, ale rozumiemy jakby konieczność kasowania jakichś pieniędzy. I teraz mam wrażenie, że tak, nie możemy ulżyć wszystkim naraz, chyba że chcemy, żeby podstawowe usługi państwowe, wyrównujące, w tym wyrównujące szanse, tak, kompletnie się załamały. Nie, i w tym takie, które służą, nie wiem, no, podtrzymaniu w ogóle istnienia dobrego środowiska, infrastruktury, czyli wszystkiego tego, co wykracza poza krótki termin, a przez to zawodności rynku nigdy tego nie sfinansują. I to wiemy, patrząc na Amerykę, patrząc ile oni wydają na ochronę zdrowia, jak beznadziejna ona jest, ile kosztują ubezpieczenia, jakie są wałki na ubezpieczeniach, jak tam stosuje się najnowsze technologie do tego, żeby wykluczać ludzi z dostępu do ubezpieczeń, bo to jest nowy sposób
na tak naprawdę no, znowu nie wydawanie tych pieniędzy, tylko zagarnianie przez największych ubezpieczycieli, prywatnych oczywiście, system edukacji. Skąd mają być brane te środki? Już mówię. Niech jest taka stroniczka, podatki minus. Jak przedstawialiśmy nasz projekt reformy podatkowej, wychodziliśmy z założenia, że wpływy mają być takie same jak wydatki państwa w poprzednim roku podatkowym. Nie postulowaliśmy obniżenia tych wydatków, choć one powinny być obniżone, niektóre, i mogły być obniżone, ale dogmat od 2000 roku przyjęliśmy ten dogmat. Tak konstruujemy ten system, żeby to się równoważyło. Pan zrobi recenzję podatków minus. Tam jest dokładnie opisane, jakie podatki, na co, z jakimi stawkami, w jakiej wysokości. Znowu, ja być może gdzieś się pomyliliśmy. Ja nie twierdzę, że przyjęliśmy tylko i wyłącznie właściwe założenia, być może, chociaż co do założeń, to ja jestem pewny, że one są właściwe, tak? Natomiast w wyliczeniach może jest jakiś błąd. Natomiast ten projekt został jakby pominięty milczeniem w debacie publicznej. A my nie mówimy, że chcemy państwu odebrać pieniądze. My mówimy, chcemy dać tylko z innych źródeł. Po pierwsze, chcemy zmniejszyć źródło w postaci opodatkowania pracy. Opodatkowanie pracy. Zwiększyć opodatkowanie kapitału. Trąbimy o tym od 2000 roku. To ja przepraszam, tylko, bo co do zasady się zgodzimy, nie? Jakby to jest dobry kierunek, bo on jest zgodny z tym, o czym mówiłem, ten spadek płac w PKB versus kapitał w PKB, ale zauważmy jednak, że wspomniał pan o Pikettym. Ta krytyka, która spadła na Pikettego, często dotyczyła tego, co jest źródłem tych nierówności rzeczywiście. I sam Piketty przyznawał, że w tym momencie bardzo dużym źródłem nierówności jest jednak ekonomia polityczna podziału również tej części płac w PKB, czyli na przykład w Stanach największym źródłem nierówności jest to, jak wysokie są pensje supermenedżerów, CEO-sów, tych ludzi. W bankach głównie. W bankach plus firmy technologiczne teraz, tak? I bardzo często też oczywiście ci ludzie nie ponoszą żadnego ryzyka profesjonalnego za rzeczy, które robią. Nawet jeszcze są fajne pakiety, jak się odchodzi. I że tu się okazuje, więc to już jest nawet nie tyle, to jest coś, o czym ja w książce piszę trochę, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że rzekomo mamy konflikt między profesjonalistami a populistami, tak? Populiści to ten lud, idą z widłami, to my bolszewicy, prawda? A ci profesjonaliści, oni z dobroci serca, Sorosze, Zuckerbergi, oni po prostu muszą tyle zarabiać, bo oni wiedzą, jak przestawiać ten system, żeby wszystko działało. Tymczasem okazuje się, że to jest fałszywy konflikt, bo prawdziwy konflikt to jest jednak konflikt klasowy, a ci profesjonaliści po prostu dostają odpowiednio dużo, żeby brać na siebie ten ciężar decyzji menedżerskich, żeby udawać, że to są oni. I oni oczywiście zaczynają myśleć, że tak, tak, nasz interes jest taki sam jak tych naszych panów. Fałszywa świadomość. Jak już musimy o socjaldemokracji, inaczej o socjalizmie, no to może jednak bardziej porozmawiajmy o socjaldemokracji i porównajmy Marksa z Bernsteinem, przynajmniej, tak? No w sumie twórca socjaldemokracji niemieckiej. No to przynajmniej zgódźmy się co do tego, żeby już dać sobie spokój z tym Marksem, tak? Zająć się Bernsteinem, którego Marks strasznie skrytykował. No bo przecież... Panie profesorze, tylko powiem, nie jestem politykiem, ja jestem ekonomistą i ja po prostu stosuję analizę, którą nazywamy marksistowską, no bo taka, a zresztą jego analiza przecież jest kontynuacją Ricardo, Smitha i tak dalej. Bo to nie jest żadna analiza. Jak pisał sam Lenin, wielki Lenin, tak? Marks wziął filozofię polityczną od francuskich socjalistów utopijnych, ekonomię od angielskiej szkoły, tej ekonomii manchesterskiej, czyli właśnie Smith i Ricardo, i filozofię od klasycznej filozofii niemieckiej, politykę od francuskich utopistów. Przy czym z tej klasycznej filozofii niemieckiej zrezygnował z Kanta, jego moralności, tylko zajął się dialektyką hegelowską.
No i to spowodowało katastrofę, bo od Hegla przez neoheglistów poszliśmy w kierunku A, marksistów, B, w kierunku faszystów. No bo u faszystów też mieliśmy wpływy neoheglowskie, tak? Tego typu analiza, gdy mówimy o klasach, jest całkowicie bez sensu. Nie ma dzisiaj czegoś takiego jak klasy społeczne, tak? Berszta miał rację. My różnimy się wysokością uzyskiwanego dochodu. Oraz, co istotne, źródłem tego dochodu. Ten dochód może być ze źródeł niezależnych albo zależnych. I ta zależność pochodzi albo od państwa, albo od korporacji. Jak ktoś pracuje na jakimś stanowisku w korporacji, może być wyrzucony, tak samo jak prezes spółki Skarbu Państwa, właśnie dzisiaj, nie, on to się podał do dymisji, tak? Ale to na tej samej zasadzie działa, tak? To oni są zależni. Niezależność, o której pisał Schumpeter, to jest ten duch przedsiębiorczości. To jest coś, co pozwala nam uzyskiwać jakiś dochód z naszych własnych inicjatyw skierowanych do ludzi. Do ludzi. Kapitalizm nie polega na tym, że idziemy do polityków, żeby nam coś dali. Kapitalizm buduje się dzięki temu, że daje się ludziom coś, co oni chcą kupować. Na przykład jakiegoś iPhone'a, tak? Albo coś jeszcze innego. W systemie kapitalistycznym wszyscy głosują swoimi pieniędzmi i nie muszą się dostosowywać do wyborów większości. Każdy może sobie kupić coś innego. Jeden może sobie kupić iPhone'a, drugi może sobie kupić Samsunga, bo jeden woli iOS-a, drugi woli Androida, tak? Ceny są zbliżone generalnie rzecz biorąc. To ile jeszcze ma systemów do wyboru na tym niesamowicie wolnym rynku smartfonów? No, mógł jeszcze kupić Windowsa, ale ten Windows się nie za bardzo sprawdza, tak? No i generalnie rzecz biorąc, widocznie te, które są, ludziom odpowiadają, bo na przykład po tego Apple'a to się ustawiają w nocy w kolejce, żeby go kupić, tak? Decydują własnymi nogami, własnymi pieniędzmi. No ja w życiu nie stanąłbym dzisiaj w kolejce, żeby kupić sobie Apple'a, tak? Nie, no ma pan rację, no doszliśmy do oligopolu, duopolu, czystym kapitalizmem, czystą koncentracją władzy, bez żadnych regulacji państwa. Tak właśnie kończy się kapitalizm. No i potem mamy tego zgubne skutki. Kapitalizm tak się nie kończy, bo na przykład kapitalizm był w stanie wprowadzić rozwiązania antymonopolowe, na przykład, tak? Był w stanie. Kapitalizm zaczął się kończyć wtedy, kiedy monopol przejęli drukarze, czyli ci, którzy decydują o podaży pieniądza, zarówno w bankach centralnych, jak i w połączonych z nimi bankach komercyjnych. Okazało się wówczas, że ciężka praca nie popłaca, tak? Że popłaca bardziej drukowanie pieniędzy. Ale imperia wielkich firm cyfrowych nie są zbudowane w ogóle na... Tak? Tam nie ma żadnej akcji kredytowej, w sensie one nie są zbudowane na kredytach no, od banków komercyjnych. To są firmy, które często zaczynały od niewielkich jakichś pożyczek albo niewielkich inwestycji funduszy venture capital, czyli jednak niebankowych, tak, inwestycyjnych, equity, no a po prostu dzięki efektom skali tak kończyły. Tak po prostu wygląda kapitalizm kognitywny. On musi się skończyć monopolem. No, chyba, że mamy jakieś sensowne antymonopolowe, prokonkurencyjne, prokonsumenckie ochrony, tak? Kolejny obszar, gdzie państwo jest nam potrzebne. Nie pamiętam, w którym to było roku, mając 100 miliardów na koncie gdzieś tam na Kajmanach, wziął kredyt, żeby wypłacić dywidendę. Więc to nie jest tak, że te firmy nie korzystają z kredytów. Przynajmniej nie było tak jeszcze 10 lat temu. Dodruk pieniądza po 2008 roku to w ogóle odwrócił. No bo jak wydrukowano tych pieniędzy, tyle ile wydrukowano, no to oczywiście iPhony nie są w koszyku inflacyjnym, tak? Więc mogły sobie wystrzelić w górę. I tak jak przez lata całe ceny elektroniki spadały, tak w tej chwili ceny elektroniki zaczęły rosnąć z nie wiadomo jakich powodów. Właśnie z takich. Ale wcześniej, żeby zrobić pewne akwizycje na rynku, to ci najwięksi potrzebowali dostać pieniądze od tych, którzy dysponowali tym pieniądzem. Dlatego w 2009 roku, jak już uruchomiono TARP,
na jakieś głupie 700 miliardów dolarów, to przy dzisiejszych to jest w ogóle nic, tak? Drobny zastrzyk pieniądza, to dziennikarze Wall Street Journal zrobili taką sondę po kilkunastu miesiącach wśród bankierów. Pytali tam ludzi z JP Morgana, z Goldmana, co oni zrobili z tymi pieniędzmi. I usłyszeli odpowiedź. Tu przyszło, tam wyszło, nie księgowaliśmy tego, nie wiadomo co, tak? To przecież to jest sytuacja absurdalna i tego nie wymyślił żaden kapitalista, bo kapitalista, ciągle to powtarzam, to w 89 roku u mnie na osiedlu postawił najpierw łóżko polowe, potem zamontował szczęki, potem je nakrył daszkiem, potem kupił sklepik pod zbankrutowanym jakimś tam państwowym serwisie, a teraz ma sieć kilkunastu sklepów w Polsce. To jest kapitalista, a nie ten, który dysponuje czymś, czego w kapitalizmie prawdziwym nie było, czyli drukowanym pieniądzem. To ja ostatni głos zabieram, a potem poproszę pana Jakuba, żeby może wrzucił nam coś nowego do dyskusji, chociaż nie to toczy samoczelnie. Mam wrażenie, że nasze punkty widzenia zależą trochę jednak od punktu siedzenia, bo kiedy pan myśli o kapitalizmie, pan myśli o ludzkim działaniu, i wolnej przedsiębiorczości, która rzeczywiście może istnieć, szczególnie kiedy koncentracja na rynku jest jeszcze niewielka, ale kapitalizm jest przede wszystkim systemem akumulacji kapitału, więc prowadzi ostatecznie do tego i na różnych rynkach w różny sposób, ale właśnie przez efekty skali, efekty sieciowe, to szczególnie jakby z tej mojej działki, więc coś więcej o tym wiem, ale nie będę w to wchodził za grubo, no przez nierówne siły negocjacyjne, przez zależności, chociażby jak zależności, nie wiem, od hurtowni, rolnika i tak dalej, no prowadzi ostatecznie do bardzo silnej koncentracji. To jest oczywiste, że jeśli mamy system rywalizacji i w rywalizacji ktoś przegrywa w końcu, bo to nie jest jakaś konkurencja doskonała, to się musi kończyć, i to bez żadnej interwencji państwa, to się musi kończyć akumulacją i koncentracją tej władzy, władzy finansowej, a w związku z tym również politycznej, bo te systemy są od siebie no, nierozłączne i moim zdaniem jakby to skupienie na tej przedsiębiorczości jest skupieniem troszkę po prostu zbyt selektywnym versus sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj. Na koniec powiem tylko, banki prywatne, przypominam, są również w modelu kapitalistycznym. Banki prywatne udzielają kredytu Facebookowi na przykład, chociaż no nie wiem, kupno Instagrama czy kupno WhatsAppa wydarzyło się za pieniądze własne tych firm. Większość tych firm technologicznych prowadzi teraz buybacki własnych akcji, bo teraz ma tak dużo kapitału. Natomiast... Bo ten kapitał do nich napłynął różnymi drogami. No ale nic dziwnego, że one dostawały ten kapitał, skoro prywatny bank widział, że tu jest najlepiej go alokować. No i znowu wracamy do problemu, jakim jest kreacja pieniądza przez prywatne kapitalistyczne przedsiębiorstwa. Chciał właśnie dlatego, że panowie z banków nie dostrzegają faceta na bazarku sprzedającego marchewkę. Natomiast dostrzegają Marka Zuckerberga z jego bardzo fajnym konceptem facebookowym, tak? Ale to pan by chciał, żeby etyką się tu ktoś kierował. Ja jako spółdzielca uwielbiam to, dużo o tym mówię, ale czasem... Nawiązywanie do etyki ma coś wspólnego z liberalizmem, bo Adam Smith zaczął od napisania książki pod tym Teoria uczuć moralnych, gdzie dużo bardzo pisał o sympatii, o empatii, tak? Ale ludzie jednak kierują się egoizmem. Bardziej, tylko wszyscy, nie tylko Mark Zuckerberg, ale również Joe Biden. No i mamy różnego rodzaju starcia różnych egoizmów indywidualnych. Tak? Problem polega na tym, że w tym kapitalizmie bank miał złoto, tak? Owszem, oszukiwał. Zawsze złotnicy oszukiwali od zawsze, tak? Czyli pożyczali nie swoje złoto komuś innemu na procent, potem pożyczali więcej tego złota, niż go rzeczywiście w swoim sejfie mieli, i tak to bankierom zostało do dziś. Tak?
Dobra, panowie, bo rzeczywiście na jeden temat rozmawiamy bardzo długo. Pozwolę sobie zarzucić może inne pytanie, chociaż rozmowa, no nie ukrywam, jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo mi się przyjemnie słucha. To powiedz tylko, Jakubie, ile tych pytań jeszcze masz dla nas? Bo rzucę ostatni temat, bo właśnie rozmawiamy półtorej godziny. Rzucam ostatni temat i to jest rynek pracy w kryzysie, w obecnej sytuacji, kiedy wychodzimy. Czy on powinien być bardziej elastyczny niż jest teraz? Czy zwiększenie elastyczności rynku pracy może pozytywnie wpłynąć na odbudowę gospodarki po COVID-zie? Panie Robercie. Oczywiście. Ograniczanie, nawet bez COVID-u, tak? Ograniczanie tej elastyczności, czyli przypisywanie pracownika do pracodawcy, jak kiedyś chłopa do pana pańszczyźnianego, tylko w odwrotną stronę, znaczy z większymi uprawnieniami tego nowego chłopa pańszczyźnianego, od samego początku było rzeczą, która mi się nie podobała. Dlatego, że jak wyszliśmy z tego komunizmu, zaczęliśmy budować ten kapitalizm, to nie można było wymagać od tych ludzi, którzy podjęli ryzyko, bo i tak, którzy podjęli ryzyko, rzucili się na głęboką wodę, żeby oni zaczynali od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Znowu, przypomnę, że od samego początku rzuciłem hasło. Jak któryś przedsiębiorca nie płaci pracownikowi, ale płaci sobie, to znaczy, że kradnie. Bo ja rozumiem, że można pracownikowi nie zapłacić, rozumiem, jeżeli trzeba zapłacić dostawcy, żeby przysłał następną dostawę. I żeby ten pracownik mógł dalej pracować, żebyśmy może wyszli z jakichś kłopotów. Ale sytuacja, w której nie płacimy pensji pracownikowi, a jedziemy na wakacje, jest okradaniem pracownika. Nie ma nic wspólnego z żadnym kapitalizmem. Bo jednak w tym kapitalizmie, przypomnę Maxa Webera, to z tą etyką troszeczkę dla tej etyki miejsce było, tak? W tej Ameryce kapitalizm budowano z Biblią w ręku. Prezbiterianie tak przynajmniej robili. Notabene odejście, moim zdaniem, od religii zaszkodziło kapitalizmowi, bo trochę zerwało ten związek między dobrymi czynami a nagrodą w niebie. Jak diabła nie ma, wszystko wolno. Tak? Jak porównamy dzisiejszą sytuację niektórych tych przedsiębiorców amerykańskich z tym, co robili prezesi największych koncernów w latach 50., no to proszę pamiętać jednak, że oni w tego Pana Boga bardzo mocno wierzyli i wierzyli, że dobre uczynki będą im wynagrodzone. A jak diabła nie ma, to możemy sobie poszaleć w życiu doczesnym. Po pandemii się okazuje tym bardziej, jak ważna jest elastyczność na rynku pracy. I to już będzie nie tylko i wyłącznie, bo musiało być w jedną stronę, że pracownik też musi być przywiązany. Nie może sobie odejść, kiedy chce, tak? Jeżeli pracodawca ma być związany umową pracy. A dzisiaj alokacje na rynku pracy będą się dokonywały coraz szybciej. Alvin Toffler napisał to w fenomenalnej książce Trzecia fala z 80 roku. Jak to czytałem w 80 roku, to trochę nie wierzyłem, że tak będzie. Tak? To by się wydawało bardziej do Lema podobne niż do rzeczywistości. A tak się właśnie dzieje. To się dzieje tak szybko, że z tej elastyczności będziemy musieli korzystać. Ja nie. To ja, panie profesorze, bardzo polecam moją książkę, bo wychodzę właśnie od tego, jak Toffler czy publicyści z magazynu Wired, jak zrobili nas w butelkę, bo masa ich diagnoz była niepoprawna. Pokazuję to na liczbach. Natomiast co do samej esencji, nie, oczywiście. Z trzecią falą też się pan nie zgadza? Ja proszę zwrócić uwagę, powiedziałem o trzeciej fali, konkretnej książce. Tak, z pewnymi aspektami dotyczącymi pozytywnego wpływu tej trzeciej fali. Chociaż ja wiem, że sam Toffler później stał się bardziej sceptyczny wobec własnych oryginalnych tez. A gdzie tam jest napisane, że to jest pozytywny wpływ? Zapraszam do czytania Kapitalizmu sieci. No, musiałbym go wziąć i cytować. Ja tam aksjologii w ocenie nie znalazłem. Mieliśmy pierwszą falę społeczeństwa agrarnego, wszystko stabilne, po tysiące lat, tak?
potem 250 lat społeczeństwa przemysłowego, a potem zwariowana trzecia fala społeczeństwa postindustrialnego. Ale tu, jak ja czytałem Tofflera, to ja nie byłem zachwycony tym, co się ma zaraz wydarzyć, co opisywał Toffler. Tak samo jak nie byłem zachwycony, co się może wydarzyć, jak czytałem Lema, tak? Ta przyszłość, to ona wcale nie jest taka opisana przez Tofflera różowo. No, chociaż jego trzecia fala miała jednak być wyzwoleniem kreatywności, wolności, przedsiębiorczości, nawet jeśli przy okazji miała być kakofonią właśnie i elastycznością. Ale nie wchodząc w ten wątek, zostańmy przy odpowiedzi na to główne pytanie. Oczywiście, że nie potrzebujemy więcej elastyczności w Polsce. Musimy jednoznacznie zacząć walczyć przede wszystkim z plagą śmieciówek. W Polsce. W oparciu o kodeks cywilny, tak? Tak, czyli umowy cywilnoprawne, tak? Oczywiście one mają zastosowanie tam, gdzie mają zastosowanie. No jakby obaj pewnie pracujemy w sektorach czy w branżach, gdzie dla nas normalne jest branie zleceń czy dzieł, ale na stawki, które dalece odbiegają od jakiejś tam minimalnej godzinowej. Natomiast dla przytłaczającej większości pracowników w trudnych sektorach, szczególnie tych doświadczonych pandemią, to już wcześniej sytuacja była bardzo niestabilna. I bezpośrednio, jak porozmawiamy sobie ze związkowcami młodymi czy związkowczyniami, jak poczytamy opracowania dotyczące jakichś tam wyborów kariery, no to widzimy, że ta prekaryzacja rynku w Polsce, która się odbyła notabene w dużej mierze przez rząd Platformy, który właśnie uelastycznił rynek pracy, szukając drogi wyjścia z kryzysu 2008 roku i znajdując ją po prostu w dokręceniu śruby pracownikom, no to są, większość ludzi nie ceni sobie tej sytuacji, większość ludzi nie ceni sobie tej rzekomej wolności czy elastyczności, ponieważ relacja między pracownikiem a pracodawcą nie jest w żaden sposób równa. Mamy tutaj do czynienia z nie tylko asymetrią informacji, ale też asymetrią jakichś możliwości trwania w danym stanie, tak? Czyli tego, czy moje życie zależy od tego zatrudnienia lub nie, jak bardzo jego zerwanie lub kontynuowanie wpłynie na moją sytuację życiową. Menedżer versus pracownik mają diametralnie inną sytuację i to znajduje odzwierciedlenie w tym, jak młodzi oceniają tego typu elastyczne formy zatrudnienia, jak to odbija się na, nie wiem, demografii, podejmowaniu długoterminowych wyborów życiowych, tak, czyli inwestycji w siebie, gromadzenia oszczędności, hipoteki, tak, i mieszkania. To też jest element tego, że coraz mamy więcej młodych, którzy mieszkają z rodzicami, nigdy się nie wyprowadzają, nigdy nie podejmują dorosłego życia w pewnym sensie, więc ta sama przedsiębiorczość, o której przed chwilą pan profesor mówił, no jednoznacznie też cierpi na tej prekarności, ale no, sytuacja jest naprawdę trudna, tak? Mówimy o rynku, w którym jesteśmy drugim najbardziej sprekaryzowanym rynkiem w Europie, zaraz po Hiszpanii. 3 miliony mamy prawie osób na samozatrudnieniu, na JDG wypchniętych. Ostatnio prowadzę bardzo ciekawe badania z ludźmi, którzy są w pracy zdalnej po COVID-zie i tam też się pokazują ciekawe rzeczy, gdzie nawet ta rzekoma arystokracja pracy, czyli ludzie w IT są wypychani oczywiście na samozatrudnienie. Część z nich myśli, że to jest świetne, bo mają lepsze warunki finansowe, ale na przykład zaczynają się orientować, że na tym B2B to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za wyciek danych z systemu bankowego. Czyli potencjalnie kary tam, nie wiem, 100 tysięcy na przykład euro, tak? Więc widzimy, że ta prekarność to jest bardzo duża elastyczność przede wszystkim dla pracodawcy, który w danym momencie może zdecydować, że pozbywa się pracownika, nie pozbywa, że niekoniecznie da mu jakiś urlop, bo nie musi go wpisać w umowę zlecenie. Oczywiście ja rozumiem sytuację pracodawców, bo sam też jestem i to, czy nawet byłem i w różnych podmiotach, w różnych sektorach gospodarki, że tak powiem, więc rozumiem też taką sytuację, gdzie się korzysta z tych elastycznych form zatrudnienia przy jakiejś większej niestabilności, czy w takich zleceniach, gdzie to rzeczywiście jest zlecenie, tak, gdzie siadamy, mamy projekt jest ekspercki, robimy go na takich warunkach, no ale w sytuacji, gdzie mamy działającą, nie wiem, kawiarnię, tak, w gastronomii tego jest pełno, zatrudnienie młodych, w tych samych firmach potrafimy mieć ludzi, którzy są przez agencję pracy tymczasowej na przykład, więc nie można się uzwiązkowić, nie można strajkować sensownie i w tych samych firmach są ludzie, którzy są na długoterminowym zatrudnieniu. Tych młodych się recykluje na tych zleceniach, na śmieciówkach przez agencję pracy. No niestety powstaje nam dramatyczny dualizm rynku pracy. Ja tego nie mówię też jako, powiedzmy, jakiś tam teoretyk,
tylko jako osoba, która i zatrudnia, i bardzo dobrze zna świat związkowy, nie? I widzę, o czym ludzie rozmawiają. Dwa poziomy. Jeden, korporacje. Orlen stosuje umowy zlecenia, ale PAL 6. Inna jest sytuacja wielkich firm, a te wielkie firmy to najczęściej są właściwie państwowe. Inna sytuacja jest MISI, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, czyli tych, które wytwarzają 65% polskiego PKB. No bo jeżeli ktoś kawiarenkę otwiera, no to sorry, winę tu, ale pomysł taki, żeby on zatrudnił kelnera na umowę o pracę, jak on nie wie, czy będzie miał za 3 miesiące klientów, to jest pomysł trochę odlotowy. Jakby musiał zatrudnić na umowę o pracę na podstawie kodeksu pracy, to by zatrudnił na czarno, tak? Albo by nie podjął decyzji o tworzeniu tej kawiarenki. Natomiast mam pomysł, mieliśmy go już dawno. W 2012 roku zrobiliśmy taki projekt jako Centrum Adama Smitha pod tytułem Opolska specjalna strefa demograficzna, gdzie pokazywaliśmy różnego rodzaju instrumenty, między innymi pierwowzór 500+. Tylko my go chcieliśmy zrobić dla Opola, bo to tam małe województwo, mało ludzi, nic nie znaczy w budżecie. Mówimy, zobaczmy, jak pewne rzeczy będą funkcjonowały, między innymi bon wychowawczy, bon edukacyjny i coś, co nazwaliśmy opolską umową o pracę, czyli połączeniem pewnych elementów elastyczności z kodeksu cywilnego z przepisami z kodeksu pracy. Bo będę się jednak upierał. Kodeks pracy został wydany w 1975 roku, gdy jedynym pracodawcą tak naprawdę było państwo, i które nie chciało, żeby dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych, którego było właścicielem, mieli problemy z zatrudnieniem pracowników. W związku z tym była umowa o pracę, która składała się z imię, nazwisko, wynagrodzenie, etat, a resztę uregulowane było administracyjnymi przepisami kodeksu pracy. Dzisiaj sytuacja na rynku nie pozwala posługiwać się kodeksem pracy w takim kształcie, w jakim ten kodeks pracy jest. Dlatego go się notorycznie łamie. Łamie się go niekoniecznie dlatego, że się jest niedobrym pracodawcą dla pracownika, tylko dlatego, że się nie da go stosować. Tak samo jak wielu innych regulacji nie da się stosować, tak? Dotyczących na przykład bezpieczeństwa i higieny pracy, tak? Roman Kluska ostatnio opowiadał, bo teraz zajmuje się już nie technologiami, tylko owcami, jak przyczepili się do niego, że naprawdę tam owce u niego mają super higieniczne warunki. Przyczepił się sanepid, że przy umywalce nie było napisu, że tam jest mydło. No ludzie, ludzie. Tego typu regulacje, które wynikają nie tylko z samego kodeksu pracy, ale również z innych ustaw regulujących ten rynek pracy, są po prostu absurdalne i dlatego są notorycznie łamane. Jakbyśmy poszli w kierunku opolskiej umowy o pracę, czyli takiego rozwiązania połowicznego, to byśmy mogli powiązać zalety jednej formy zatrudnienia z zaletami drugiej formy zatrudnienia i wyeliminować wady. Problem polega na tym, że wy nie chcecie słuchać tych wstrętnych przedsiębiorców, bo oni z definicji są źli. Ja jako liberał z definicji słucham pracowników, bo nie uważam, że pracownicy są źli. Tak? Stąd na przykład pomysł zmniejszenia opodatkowania pracy właśnie pracowników. Stąd moja teza, że najpierw trzeba zapłacić pracownikom, żeby można było wydać na samochód swój własny i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze by było, żeby zobaczyć, co oni mówią, bo naprawdę ci ludzie, którzy decydują się na otworzenie tej kawiarni, bo nie mogą znaleźć pracy w Orlenie albo gdziekolwiek indziej, a którym podoba się tego typu biznes, to nie są z definicji złodzieje, którzy chcą okraść, wykorzystać tych swoich kelnerów. Naprawdę tak nie jest.
Dlatego, że są restauracyjki na tym rynku rozwijającym się tak strasznie dynamicznie, gdzie przychodzi się do restauracji po pierwsze dla żarcia, który tam jest, czy dla kucharza, ale po drugie dla kelnerów, którzy tam pracują. Bo kucharz rzadko wychodzi, często go nie widać, a kelnerzy są cały czas. Z nimi nawiązuje się kontakt, z kelnerami. Więc to, żeby mieć dobrego kelnera w swojej restauracji, jest ważne dla właściciela restauracji. To ja przepraszam, ale dla mnie po prostu to jest, tutaj już pada tak dużo takich anegdotycznych przykładów, które wydają mi się i pewnych uproszczeń, że jednak no, muszę je spróbować podkręcać. Przede wszystkim nikt nie mówi tutaj i ani ja nie mówię, że ktoś jest, że jakiś przedsiębiorca czy ktokolwiek, ja jestem też, w sensie ja też jestem menedżerem, zatrudniam ludzi, jakby mam świadomość tej drugiej strony i pracuję na rynku jako konsultant od wielu lat, więc absolutnie nie postrzegam ich wprost przeciwnie, ja mówię właśnie przestrzegajcie poprawnie kodeksu pracy, jeżeli zgodnie z kodeksem pracy są takie i takie warunki, to trzeba ich przestrzegać. Tak samo przestrzeganie BHP, no przepraszam, ale my z roku na rok mamy coraz mniej wypadków śmiertelnych, na przykład na budowach, w przemyśle. To są poważne sprawy. Jakby sprowadzanie przepisów BHP do tego, że gdzieś sanepid komuś tam, bo ktoś chciał dojechać, więc tam wskazali na jakiś napis, jest infantylne. Porozmawiajmy o tym, ile zdarza się wypadków przemysłowych i co ogranicza ich skalę z roku na rok, a na szczęście się to udaje. W COVID-zie oczywiście teraz no, jako tako. No, nie było. Wypadki śmiertelne na przykład wzrosły, nie? Bo intensywność pracy wzrosła. I niby wszystka, całkowita liczba wypadków spadła, ale jak się sprawdzi, ile dni nie było pracowane. Słucham? Przepisy BHP się nie zmieniły, a z uwagi na zmianę czynnika zewnętrznego ilość wypadków śmiertelnych wzrosła. No tak, ale te przepisy BHP, jedno to jest ich wdrożenie, ale dwa to jest później w jaki sposób one są rzeczywiście stosowane i jakby to, jakie są kontrole, to w jaki sposób są szkolenia robione, to jak jest dokupowany sprzęt, to jak ludzie sami się do tego stosują. No niestety nie mamy takiej magicznej różdżki, którą możemy machnąć i wszyscy nagle na budowach przestaną spadać, a ludziom w przemyśle nie będzie rąk miażdżyło. A nie mówię tu o wypadkach, które się zdarzają rzadko. To jest kilkadziesiąt tysięcy wypadków w Polsce rocznie. Więc to jest zupełnie inna dyskusja niż ten sanepid. Co do tego kelnera i tak dalej, no kurczę, jeżeli się prowadzi restaurację, która istnieje, nie wiem, 2-3 lata, czyli to już nie jest biznes, który jest, że tak powiem, startupem, tak, który miał biznesplan pisany na kolanie pod paru inwestorów, tylko jest coś, co funkcjonuje, no to ma się również i firmy mają w większości w Polsce, jak się spojrzy, no mają odłożone swoje własne oszczędności, mają możliwość zatrudniania chociażby na tyle, żeby móc to wypowiedzenie przez jeden miesiąc utrzymać, nie mają problemu z tym, żeby przez 2 tygodnie wypłacić komuś urlop, w sensie o jakiej skali my mówimy. Jeśli ktoś nie jest w stanie tych naprawdę niewielkich rzeczy spełnić, co wiem jako osoba, która je spełniała, no to przepraszam bardzo, ta osoba nie nadaje się do bycia przedsiębiorcą i zapraszamy. Bycie pracownikiem to jest coś, co w socjalizmie i przez socjaldemokratów jest traktowane naprawdę z ogromnym szacunkiem, bo my cały czas właśnie mówimy o poszanowaniu tego prawa pracy. Ale żeby to prawo pracy było traktowane serio i żeby po prostu ludziom dobrze się żyło, no to przepraszam, ale muszą być pewne minimalne warunki utrzymywane. Jeżeli my, no proszę spojrzeć na jedną rzecz, nie? Jak zmieniła się natychmiastowo sytuacja ubogich osób, ubogich pracujących osób w Polsce przez jedną rzecz, jedną z niewielu rzeczy, które PiS zrobił naprawdę dobrze od początku do końca, czyli wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej. Konieczna rzecz i ona zmieniła fantastycznie krajobraz pracy w Polsce. Nie rozwiązała absolutnie wszystkich problemów. Dalej mamy masę, za które to państwo się w ogóle nie chce brać. Chociażby te agencje pracy tymczasowej, chociażby sprawy urlopów różnych rodzicielskich i tak dalej. No ale ta minimalna stawka godzinowa na cywilnoprawnych zmieniła bardzo dużo, bo wcześniej no ludzie potrafili, są świetne, jest takie pismo, Nowy Obywatel na przykład, świetne, prowadzone przez właśnie ludzi, takich społeczników oddolnych i tam świetne wywiady były właśnie z ludźmi, którzy prowadzą ośrodki dla osób bezdomnych. Większość osób, które korzystają z ośrodków dla bezdomnych w Polsce, to są osoby, które pracują. To są osoby, które pracują, ale które nie są w stanie przez swoje marne pensje, przez szarą strefę,
i przez właśnie to, jak przez lata no, potrafiła być stawka godzinowa 6 zł, tak 8 zł za ochronę. Ja rozumiem, że ta ochrona to nie jest coś, co wnosi ogromną wartość dodaną, tak? Ale wykonuje ją żywy człowiek. Jeżeli my nie potraktujemy tego człowieka na serio i pan mówi niby szanujemy pracowników, chcemy ich wysłuchać. Jeśli chcemy ich wysłuchać, to pracownicy przez lata domagali się tej minimalnej stawki godzinowej, a teraz domagają się respektowania kodeksu pracy, a nie opolskiej specjalnej strefy wyzysku. Czytał pan? Bo powiedział pan o polskiej nie, specjalnej wyzysku. Ale obiecuję przed naszą trzecią debatą przeczytam. Co do płacy minimalnej. Ta sama płaca minimalna w Warszawie i w Suwałkach w firmie ochroniarskiej jest nieporozumieniem. To nie jest coś, co się PiS-owi udało, dlatego że w wielu miejscach ci, którzy pracowali na te inne niskie stawki, przestali pracować oficjalnie w ogóle, poszli sobie do urzędu zatrudnienia, a pracują dalej, ale całkiem na czarno. Bo nie można porównać... Przepraszam, nie widać tego w statystykach ani aktywności zawodowej, ani rejestrowanego bezrobocia. Nie ma takich danych. To nie istnieje. Dlatego, że na początku poszli do tych urzędów zatrudnienia, zarejestrować się głównie nie po to, że jako bezrobotni, tylko po to, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Bo znowu mamy taki głupi system, w którym ubezpieczenie zdrowotne ma się wtedy, jak się człowiek zarejestruje w urzędzie jako bezrobotny. No, nie wierzę, tak, że uważa pan, iż taka sama stawka minimalna za godzinę pracy w dużych ośrodkach miejskich i w małych miasteczkach czy wsiach jest dobrym rozwiązaniem. Tak samo jak nie wierzę, że na przykład stawki, jak bo mówiliśmy o użyteczności pieniądza, że stawka podatku dochodowego powiedzmy w Suwałkach od 7,5 tysiąca złotych jest dobra taka sama jak w Warszawie od tych samych 7,5 tysiąca złotych. Zróżnicowania są zbyt duże, bo to jest niezwykle dynamiczna struktura, jaką jest społeczeństwo. Krzysztof Dzierżawski opisał to kiedyś na przykładzie społeczeństwa mrówek. Gospodarka to nie jest jakiś pociąg, do którego się przyczepi jakąś maszynę, lokomotywę, którą to lokomotywą raz jest przemysł nie wiem, budowlany, raz jest tam maszynowy, raz jeszcze jakiś tam inny, do której to lokomotywy trzeba wsypać trochę tam paliwa, czyli pieniędzy i on będzie ciągnął te wagony. Gospodarka to jak społeczeństwo mrówek. Ludzie, ludzkie działanie, tak? Ludzie działają w tym społeczeństwie, każdy ciągnie w swoją stronę. Jedni mają na tyle odwagi, żeby założyć knajpę, inni marzą o tym, żeby założyć knajpę, ale póki co zaczynają jako kelnerzy, marząc, że kiedyś może będą mieli swoją knajpę, inni dorabiają jako kelnerzy po to, żeby pojechać sobie gdzieś na wakacje albo kupić tego cholernego iPhone'a, ale chcą mieć pracę. I elastyczność jest istotna. Administracyjne ograniczanie tej elastyczności no, niestety jest wymierzone w tych, którzy z tej elastyczności chcą skorzystać. Więc ja tą drogą, pewnie już nie żyją, tak, ale chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy zatrudniali mnie na czarno, jak byłem młodszy jeszcze od pana. I dzięki temu, że pracowałem na czarno, nielegalnie, to mogłem sobie dorobić. Gdyby oni stosowali się do obowiązujących przepisów, to niestety bym nie mógł, nie kupiłbym sobie magnetofonu ZK-140T, dzięki temu, że gdzieś tam właśnie dorabiałem na czarno. Niewątpliwie są osoby, którym się uda. No jakby trudno nie wątpić w to, że skoro pan ma taki wspaniały widok za oknem, to się udało. Tylko ja zgadzam się z tą częścią, w której mówi pan, dajmy tym, którzy chcą skorzystać. Problem polega na tym, że ideologia taka
wolnorynkowa czy libertariańska twierdzi, że jeśli dwie strony zawarły umowę, to obie strony chciały zawrzeć tą umowę na pewno. Czyli pomija totalnie istnienie realnych asymetrii informacji, przymusu ekonomicznego, czyli realnych zjawisk, z którymi realnie ludzie się zmagają i przez które nie ma wcale tak, że dwie strony chciałyby mieć tą samą umowę. Ja być może chciałbym mieć trochę inną umowę, być może warunki tej umowy są właśnie bardzo złe, bardzo niekorzystne dla mnie, ale nie mam możliwości specjalnie negocjowania. Dlatego oczywiście tam, gdzie, tak jak mówiłem, tam, gdzie ktoś wykonuje dzieło, umowa o dzieło ma sens, tam, gdzie ktoś wykonuje zlecenie, ma sens, ale tam, gdzie wykonuje realnie pracę i potrzebna jest mu ta ochrona gwarantowana przez umowę o pracę, powinna być umowa o pracę, a nie zatrudnienie przez Agencję Pracy Tymczasowej. I zresztą jest to powód, dla którego zainteresowanie związkami i działalnością strajkową wśród młodych osób, szczególnie w Polsce, które wchodzą no, w najgorszym możliwym momencie, tak, jest rosnąca. Natomiast, przepraszam, ale specjalnie w tyle sobie sprawdziłem, współczynnik aktywności zawodowej w Polsce dla osób, które mają 15 lat i więcej, czyli niezwiązany z rejestrowanym bezrobociem, tak, rejestrowanym, tylko współczynnik aktywności zawodowej. W 2018 roku mieliśmy wprowadzenie, na początku stycznia mieliśmy wprowadzenie minimalnej płacy godzinowej. No i przepraszam, nie ma żadnego załamania tego trendu, jest nawet wzrostowy, czyli najczęściej w trzecim kwartale, tak, prace sezonowe, w drugi kwartał się zaczynają, trzeci kwartał przede wszystkim, są większe niż w roku ubiegłym, więc ten trend cały czas jest dokładnie taki sam. Mitologia, że ustawowe wsparcie pracowników przez wzmocnienie ich negocjacyjne, przez zagwarantowanie im pewnych rzeczy w na przykład umowach, albo minimalne stawki, że prowadzi do zmniejszenia się aktywności zawodowej albo wypychania kogoś z rynku pracy, jest fałszem. Przed chwilą przytoczyłem dane. Dane nie kłamią. Jestem ekonomistą. Ja wierzę danym, niestety. Dane, tylko tyle tak, mogę powiedzieć. Czytałem ostatnio jedno opracowanie na podstawie danych, z których wynikało ponoć, że w Polsce nie ma związku między tworzeniem się wielkich fortun, tych super rich, a koneksjami politycznymi. Bardzo poważny profesor napisał bardzo poważny artykuł. Brzeziński, nie wiem. Wpadłem na to niedawno, tak? Więc te z tymi danymi. Natomiast co do tego, co pan powiedział na temat płacy minimalnej. Otóż przytoczył pan dane z 2018 roku. Więc proszę pamiętać, znaczy inaczej, to ja przypomnę, tak, że ja wtedy mówiłem, że PiS nie wyprzedza rynku, tylko go goni. Mieliśmy boom gospodarczy 2016, 2017, 2018, 2019. Panowie, przepraszam, że przerwę. Ostatnie zdanie. Ostatnie jasne, zdanie. Jasne, bo właśnie o to chciałem prosić, o takie jakieś podsumowanie. Dzięki temu wynagrodzenia rosły same z siebie. Przedsiębiorcy szukali pracowników. W związku z tym, jak podwyższono stawki godzinowe i płacę minimalną, to to nie stanowiło problemu. No bo proszę zwrócić uwagę, tak, proszę zwrócić uwagę, Lidl z Biedronką zaczęli się prześcigać w oferowaniu lepszych, wyższych wynagrodzeń swoim pracownikom. Nawet nie zauważyli płacy minimalnej, bo byli wcześniej powyżej płacy minimalnej. Tę płacę minimalną zauważono gdzieś tam w Polsce B albo C. Tak? Tam zauważono, tam była ona szkodząca. Natomiast... Jak szkodząca? Jakie są dane, które to pokazują? Większości danych nie ma. Bo trzeba, ma pan znany w Białymstoku? Ma pan. Sam pan powiedział, że ma pan znanych w Białymstoku, to niech pan porozmawia z ludźmi, którzy pracowali w okolicznych firmach ochroniarskich, czy dalej pracują na tych samych zasadach, czy nie. I znowu, to jest element, który istniał krótko, ale dzięki dalszemu rozwojowi w 2019 został wyeliminowany, bo rozwój gospodarczy był szybszy niż wzrost płacy minimalnej. Ale jak PiS wyskoczył, że będzie 4 tysiące w przyszłym roku, tak? Chyba 4 tysiące? No to teraz
PiS już wyprzedza płacę minimalną. Znowu planuje wyprzedzić płacę minimalną. A skąd się bierze płaca administracyjna minimalna? No ona się bierze stąd, że są ludzie, którzy by tyle nie zarobili. I tyle mają zarobić, bo państwo mówi, ma być tyle, bo ja sobie wymyśliłem, że to będzie tyle. Tam to się piątka Kaczyńskiego zdaje się nazywała, tak? Teraz to już będzie piątka Kaczyńskiego i Zandberga może razem, nie wiem. No ale będą, zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, tak? Negatywne konsekwencje tego, jeżeli w dalszym ciągu będziemy upierali się przy podwyższaniu płacy minimalnej w małych przedsiębiorstwach, które najbardziej dopadła pandemia. Orlenu nie dopadła, tak? Małe i średnie dopadła. Ten rynek, gdzie właśnie nie ma umów pracy. Po pierwsze, małe sklepy. Po drugie, bo przez zakaz handlu w niedzielę, no teraz on już jest nagminnie niestosowany, tak? Ale to dyskonty ściągnęły pracowników, zapłaciły im więcej i wyszły na tym rozwiązaniu, że nie pracują w niedzielę lepiej niż ci mali, którzy mieli skorzystać. Mali, proszę pana, korzystają w tej chwili, że dyskonty są nieotworzone w niedzielę tylko i wyłącznie dlatego, że obchodzą elastycznie obowiązujące głupie przepisy. Tak jest. To moje ostatnie słowo, krócej, bo przekroczyliśmy 2 godziny. Dobrze gadam. Tak, tak, nie, no to prawda, idzie to jakoś fajnie. No ale myślę, że jednak różni nas, mam wrażenie, coś, co często mnie różni. Marx nas różni głównie. Akurat myślę, że jego myślenie bardzo idealistyczne jest zbliżone do pana myślenia. Ja jako ekonomista skupiam się przede wszystkim na tym, jak rynek wygląda naprawdę i patrzę na badania, patrzę na pewną bardzo złożoną sytuację. Nie mówię, że to na pewno zadziała tak, bo mam przykład anegdotyczny, ale pytam, okej, czy jest paper na to? Jeśli ten paper tak pokazuje, to pewnie raczej jest tak. Jest masa nieintuicyjnych rzeczy. I natomiast jedno jest dla mnie ważne, znaczy to, że wracając do naszego głównego tematu, czyli ta pandemia, bardzo się cieszę, że w tej pandemii oczywiście działania często na oślep, bez wątpienia, działania przerysowane, działania średnio wymierzone, ale mogliśmy zrobić takie działania, jakie zrobiliśmy w 2008, kiedy przy załamaniu się popytu wiele państw na świecie, ale przede wszystkim tu w Unii Europejskiej, państwa decydowały się na zaciskanie pasa i właśnie wtedy stwierdzanie, świetnie, to jest doskonały moment, żeby ograniczać dalej wydatki, przez co ta spirala recesji, spirala braku popytu, a przez to też spadek zaufania inwestorów do przyszłego wzrostu popytu, a przez to spadek inwestycji, a przez to no i w ten sposób spirala, którą widzieliśmy, często połączona z brakiem suwerenności monetarnej, tak jak w krajach południa Europy, no doprowadziła do tragedii, z której wychodziliśmy lata, naprawdę lata. I luzowanie ilościowe, czyli właśnie drukowanie pieniądza dla banków, to nie było rozwiązanie, to nas nie wyciągnęło. Tu się na pewno zgodzimy oby. Ta reakcja dzisiaj, reakcja, która polegała na tym, żeby stwierdzić, dobra, po pierwsze reakcja fiskalna, nie tylko monetarna, po drugie reakcja, która wychodzi do ludzi, wychodzi do rynku, mówi, pomożemy firmom, skoro mówimy, że je zamykamy, pomóżmy im, skoro pracownicy mają nie pracować, pomóżmy im. Wszystko z tego można było zrobić lepiej i to i na poziomie Polski, i na poziomie Unii adwokowaliśmy za tym od początku. I pchaliśmy bardzo wiele rozwiązań, część z nich się udało, tak jak pakiet fiskalny, który przyjął taką wysokość, jaką sugerowaliśmy, pomoce dla pracowników się nie udały, Europejski Fundusz Odbudowy pchaliśmy jako Koalicja Pacjent Europa, udał się i dzisiaj jest o niego wielka walka i jak widać porozumienie racjonalnych partii politycznych ponad podziałami, przeciwko populistom z Konfederacji i Platformy, takie wtrącenie. No i cóż, mam nadzieję, że to zmienia oblicze ekonomii, po prostu, że skoro porzuciliśmy już mit pod tytułem dług publiczny jest zły zawsze i wszędzie i teraz rozumiemy, okej, patrzmy na kompozycję tego długu, na ekspozycję na zagranicę, na walutę.
nigdy nie było mitu wśród liberałów, ja nie mówię o Platformie, że dług publiczny zawsze jest zły, tak? Bo było twierdzenie, że są takie sytuacje, w których państwo jest potrzebne. To libertarianie i anarchiści mówią, że lepiej państwo zlikwidować. Liberałowie mówią, państwo jest potrzebne. Państwo jest potrzebne w sytuacjach nadzwyczajnych. Pandemia jest sytuacją nadzwyczajną. Okej, okay, to ja tę tezę popieram i rozciągam jeszcze na normalność, że jest potrzebne zawsze. A chciałbym pytać o to, jak selekcjonujemy projekty, jakie wybieramy kontrole społeczne i polityczne, w jaki sposób to robimy. Czyli jeśli więcej państwa i silniejsze państwo, to jeszcze bardziej głęboko demokratyczne. I myślę, że to jest sytuacja, z którą się dzisiaj, czy to jest problem, z którym się dziś mierzy moja strona bardziej, to znaczy strona progresywna, która myśli dobrze, skoro już jest więcej państwa, to teraz spróbujmy, żeby jednak ludzie mieli nad nim kontrolę, a nie ono się wypaczy, bo niestety wśród wielu różnych rzeczy, które Lenin powiedział słusznie i które przytaczanych przez pana, panie Robercie, czytanych przeze mnie też bardzo chętnie, ale w jednym się radykalnie pomylił, nie docenił, że biurokracja może stać się, czy partiokracja w tym przypadku też może stać się klasą samą w sobie, która po prostu staje się jakimś nowym aktorem na scenie politycznej. To jest jakieś realne ryzyko, które mamy. Nie, biurokracja to już nie jest klasa sama w sobie. Stosując terminologię Marksa, to jest klasa dla siebie. Dobrze, panowie, może tym akcentem skończymy, bo już rzeczywiście ponad 2 godziny. Biurokracja państwowa i korporacyjna. Już te 2 godziny. Zgadza się. Biurokracja korporacyjna także. Chyba ze mną się wam ciężko dyskutuje, bo ja czytałem Marksa. No, my go jeszcze rozumiemy. Panie Robercie, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja bardzo też obu panom dziękuję za przyjście. Dziękuję wszystkim widzom za zostanie z nami, za słuchanie. Zachęcam do śledzenia i pana Zygmuntowskiego, i pana Gwiazdowskiego, czy to w mediach, czy to w publicystyce. Tak, książka pana Zygmuntowskiego się ukazała, jeżeli się nie mylę. Zachęcam też do oczywiście śledzenia ad personam, do subskrybowania kanału i życzę wszystkim bardzo miłego wieczoru. Do widzenia. Ja dobrego. Dzięki, do widzenia.